Szanowni goście, Wysoka Rado, otwieram 48. sesję Rady Miasta w Zamościu 8. kadencji. Serdecznie witam pana prezydenta Andrzeja Wnuka. Witam panią Katarzynę Bucior, skarbnika miasta. Witam serdecznie państwa radnych, przewodniczących zarządów osiedli, kadrę kierowniczą urzędu, dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję. Szanowni państwo, przechodzimy do sprawdzenia listy obecności. Proszę o przyciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Sławek i Rafał jeszcze. Dziękuję. Liczba radnych uprawnionych 23, liczba radnych obecnych 22, jeden radny nieobecny. Stwierdzam, że posiadamy kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu kolejnego, przyjęcie porządku obrad.
Porządek Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami. W pierwszej kolejności prośba ze strony Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku dzisiejszych obrad w punkcie 7 podpunkt 2 projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 12 lipca 2022 roku na uchwałę nr 23/368/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. Skarga wpłynęła 15 do Biura Rady. W dniu dzisiejszym komisja się zebrała i prosiłbym tutaj przewodniczącą komisji o przybliżenie tematu. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni państwo. Rzeczywiście tak jak pan przewodniczący powiedział, 15 lipca bieżącego roku do Biura Rady Miasta w Zamościu wpłynęła skarga złożona przez prokuratora rejonowego w Zamościu. Zarzuca Radzie Miasta naruszenie przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. Głównie chodzi o zarzut naruszenia przepisu prawa materialnego przez przekroczenie ustawowego upoważnienia w paragrafie 7 punkt 2 regulaminu, zobowiązanie właścicieli psów do wyprowadzania ich na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku tylko na smyczy, a psów rasy uznanej za agresywną na smyczy i w kagańcu, i tym samym wprowadzenie bezwzględnego zakazu nie przewidującego żadnych wyjątków w nakazie prowadzenia psów na uwięzi, takich jak wiek, choroba i inne cechy osobnicze, w stanach faktycznych zawartych w normie, a psów rasy uznanej za agresywne w kagańcu i na smyczy, prowadząc do niehumanitarnych działań i stanowieniu nadmiernego ograniczenia praw właścicieli zwierząt z naruszeniem zasady proporcjonalności. W dniu dzisiejszym komisja się zebrała. Przedstawiamy tu państwu radnym projekt uchwały z prośbą o uznanie skargi za niezasadną, ale musimy przekazać to do Sądu Administracyjnego w Lublinie. Treść oczywiście państwo otrzymaliście. Nie wiem, czy w tym momencie panie przewodniczący, czy mam ją odczytać, projekt uchwały. To odczytam, żebyście państwo wiedzieli, bo to przed samą sesją praktycznie otrzymaliście. W sprawie przekazania do sądu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi prokuratora rejonowego w Zamościu z dnia 12 lipca 2022 roku na uchwałę nr 23/368/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 rok w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z artykułem 54 paragraf 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 329 z późniejszymi zmianami, Rada Miasta Zamość uchwala co następuje. Paragraf 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę prokuratora rejonowego w Zamościu z dnia 12 lipca 2022 roku na uchwałę nr 23/368/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość wraz z odpowiedzią na skargę stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Zamość. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, skarżący prokurator rejonowy w Zamościu, strona przeciwna Rada Miasta Zamość. Odpowiedź na skargę wniesioną przez prokuratora rejonowego w Zamościu. Data wpływu do Urzędu Miasta Zamość 15 lipca 2022 rok na uchwałę nr 23/368/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość.
Na podstawie artykułu 54 paragraf 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 329 z późniejszymi zmianami. Przekazuję skargę prokuratora rejonowego w Zamościu z dnia 12 lipca 2022 roku wraz z odpowiedzią na skargę, wnosząc o oddalenie przedmiotowej skargi w całości, ewentualnie wnoszę o jej odrzucenie. Uzasadnienie. Skarżący prokurator rejonowy w Zamościu złożył skargę w dniu 15 lipca 2022 roku na uchwałę nr 23/368/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zamość, dziennik urzędowy województwa lubelskiego z 2020 roku, pozycja 4465 w części dotyczącej paragrafu 7 punkt 2 regulaminu. Prokurator domaga się na podstawie artykułu 147 paragraf 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, to jest prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 329 z późniejszymi zmianami, stwierdzenia nieważności tej uchwały w zakresie objętym paragrafem 7 punkt 2. Prokurator na podstawie artykułu 145 paragraf 1 punkt 2 PPSA w związku z artykułem 156 paragraf 1 3 zarzuca istotne naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest artykuł 7 oraz 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, artykuł 40 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 4 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej jako przekroczenie ustawowego upoważnienia w paragrafie 7 punkt 2 regulaminu i zobowiązanie właścicieli psów do wyprowadzania ich na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku tylko na smyczy, a psów rasy uznanej za agresywną na smyczy i w kagańcu, i tym samym wprowadzenie bezwzględnego zakazu nie przewidującego żadnych wyjątków w nakazie prowadzenia psów na uwięzi, takich jak wiek, choroba i inne osobnicze w stanach faktycznych zawartych w normie a psów rasy uznanej za agresywne w kagańcu i na smyczy, prowadząc do niehumanitarnych działań i stanowieniu nadmiernego ograniczenia praw właścicieli zwierząt z naruszeniem zasady proporcjonalności. Odnosząc się do powyższego, Rada Miasta Zamość informuje, co następuje. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwanej dalej regulaminem, który jest aktem prawa miejscowego. Artykuł 4 ustęp 2 punkt 6 upoważnia Radę Gminy do sformułowania obowiązków dla osób utrzymujących zwierzęta domowe zmierzających do zapewnienia ochrony ludzi oraz do utrzymania czystości terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Do takich obowiązków należy zaliczyć konieczność wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów uznanych za agresywną bądź zachowujących się w sposób agresywny dodatkowo w kagańcu. Zakwestionowany przez prokuratora paragraf 7 punkt 2 regulaminu jest instrumentem o charakterze prewencyjnym, służącym przede wszystkim zapobieganiu sytuacjom, w którym pies mógłby stworzyć realne, obiektywne zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku. W świetle powyższego według Rady Miasta Zamość obowiązki wymienione w paragrafie 7 punkt 2 regulaminu nie wykraczają poza upoważnienie z artykułu 4 ustęp 2 punkt 6. Przeciwnie, rozwiązanie zakwestionowane przez prokuratora służy bezpośrednio ochronie ludzi przebywających w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego wspólnego. Należy wziąć pod uwagę, że zagrożenie czy uciążliwość dla ludzi wpisywane w treść upoważnienia sformułowanego w artykuł 4 ustęp 2 punkt 6 to nie tylko zagrożenie czy uciążliwość osób trzecich przebywających w miejscach publicznych spowodowane tym, że nieznany pies porusza się swobodnie bez jakichkolwiek zabezpieczeń i ograniczeń. W takich sytuacjach osoby trzecie, nie znając charakteru psa i w związku z tym nie są w stanie przewidzieć jego reakcji, zahamowania i nie zawsze mogą odpowiednio szybko przyjąć najwłaściwszą postawę. Rada Miasta Zamość jest zdania, że w treści 7
że w treści, przepraszam, paragrafu 7 punkt 2 regulaminu nie mogło być wprowadzone wyjątki ze względu na osobnicze cechy konkretnego psa czy rasy psów. Ustawodawca nie określił normatywnie, jakie psy i o jakich cechach i w jakich sytuacjach miałyby nie powodować żadnego realnego zagrożenia bądź uciążliwości dla ludzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Ponadto samo wyprowadzenie psa na spacer w miejsce publiczne na smyczy lub dodatkowo w kagańcu w odniesieniu do psów o charakterologicznej predyspozycji do agresji nie jest postępowaniem niehumanitarnym. Jeśli właściciel bądź opiekun psa posługuje się smyczą i kagańcem w sposób racjonalny, z należytą troską o zwierzę i jego komfort. W świetle powyższego Rada Miasta Zamość uważa, iż paragraf 7 punkt 2 regulaminu nie tylko pozostaje w granicach upoważnienia zawartego w artykule 4 ustęp 2 punkt 6, ale także realizuje kryteria proporcjonalności. Zgodnie bowiem z tekstem proporcjonalności obowiązki ustanowione w paragrafie 7 punkt 2 regulaminu nie wykraczają poza to, co jest konieczne do realizacji celu w postaci ochrony ludzi przed zagrożeniem i uciążliwością związaną z obecnością psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Ochrona życia i zdrowia ludzi jest bez wątpienia celem w pierwszorzędnej doniosłości. Uwzględniając powyższe, wznoszę jak na wstępie. I uzasadnienie, uchwała nr 23/368/2020. Rada Miasta Zamość uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. Skargę z dnia 12 lipca 2022 roku na powyższą uchwałę złożył prokurator rejonowy w Zamościu, zarzucając naruszenie przepisów prawa. W ocenie tutejszego organu skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w odpowiedzi na skargę, która stanowi załącznik do uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi prokuratora rejonowego w Zamościu z dnia 12 lipca 2022 roku na uchwałę nr 23/368/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie miasta Zamość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały, którą Państwo wszyscy radni przed samą sesją otrzymali, został odczytany. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi lub chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad sesji w punkcie 7 podpunkt 2 projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 22 radnych. Stwierdzam, że Rada Miasta jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad sesji w punkcie 7 podpunkt 2 uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 12 lipca 2022 roku na uchwałę nr 23/368/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. Czy do porządku sesji ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze wnieść uwagi lub zgłosić wnioski? Nie widzę, dziękuję. Jeżeli nie ma uwag, przystąpmy do przyjęcia całego porządku dzisiejszej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 22 radnych. Stwierdzam, że Rada Miasta jednogłośnie przyjęła porządek dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu kolejnego. Protokół z 47 sesji Rady Miasta był udostępniony do wglądu w Biurze Rady oraz był wyłożony przed dzisiejszą sesją. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do zapisów zawartych w tym protokole? Nie widzę, dziękuję. Jeżeli nie ma uwag, proszę o przyjęcie protokołu z 47 sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 22 radnych. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół bez uwag. Przechodzimy do powołania Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Nie widzę. Pozwolę ja sobie zgłosić. Radna Jolanta Fugiel, czy wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Radny Zdzisław Wojtak, czy wyraża zgodę? Dziękuję.
I może radny Tadeusz Lizut, czy wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zgłosić kogoś do komisji? Nie widzę. Jeżeli nie ma więcej chętnych, proszę o zamknięcie listy. Kto z Państwa radnych jest za zamknięciem listy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 22 radnych. Stwierdzam, że Rada zamknęła listę zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę teraz Państwa o przegłosowanie całego składu komisji. W składzie radna Jolanta Fugiel, radny Zdzisław Wojtach i radny Tadeusz Lizut. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem takiego składu komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 22 radnych. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków. W składzie radna Jolanta Fugiel, radny Zdzisław Wojtach i radny Tadeusz Liza. Członków komisji proszę o przygotowanie się do pracy. Przechodzimy do punktu sprawy samorządu mieszkańców. Czy ktoś z Państwa przewodniczących chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego, wnioski i wypowiedzi mieszkańców. Czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego, podjęcie uchwał w sprawie. I teraz punkt pierwszy. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 1 lipca 2022 roku na uchwałę nr 35/524/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość radnego Dariusza Zagdańskiego. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pozytywna 5 głosami za. Państwo radni zapoznali się z wymienionym projektem. Przechodzimy do procedowania bez czytania jego treści. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do treści uchwały lub chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, radny Ćwik. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Szanowni Zebrani. Ja chciałbym jedynie tak formalnie podziękować panu Dariuszowi Zagdańskiemu, że dzięki niemu możemy się dzisiaj spotkać na sesji, tak byśmy mieli przerwę wakacyjną, a tak możemy trochę popracować. Także panie radny, bardzo dziękuję za te wysiłki, które pan wkłada, żeby ostatecznie wyjaśnić, czy uchwała w sprawie odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego była podjęta prawidłowo. Na pewno się to przyda. I też dziękuję, że nawet nie zgłaszał pan obiekcji co do wprowadzenia do porządku obrad drugiego punktu, mimo że radni otrzymali materiały tak późno, a zawsze właśnie pan podkreślał, że musi być ten wystarczający czas na podjęcie decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Zagdański. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. No cóż, mogę stwierdzić tylko tyle, że panie radny Ćwik, jest pan albo tak głupi, albo tak mądry. Bo innej sytuacji wytłumaczenia tutaj nie może być. Doskonale pan wie, jakie przepisy prawa obowiązują w pewnych zakresach. Doskonale pan też wie i uczestniczył pan sesji ubiegłego roku w miesiącu lipcu. Natomiast to komisja decyduje o pewnych kwestiach formalnych, komisja skarg, wniosków i petycji, a także pan przewodniczący, nie pan Dariusz Zagdański. To żeby pan tak a propos przepisów prawnych o tym wiedział. Tyle takiej drobnej uwagi. Mam nadzieję, że pan radny Ćwik się w tej materii nie obrazi. Dziękuję bardzo. Zgodnie z przepisami, jeżeli skarga została złożona i musi trafić do sądu za pośrednictwem Rady, Rada ma 30 dni na przekazanie jej do sądu, więc tutaj decyduje tak naprawdę termin złożenia tej skargi i tym byliśmy uwarunkowani. Więc komisja zajęła się w trybie natychmiastowym. Był moment tak, żeby do sesji sierpniowej nie byliśmy w stanie zachować terminu, więc trzeba było zwołać sesję w tym momencie. Proszę bardzo, radny Ćwik. Panie radny Zagdański, tak, ja już wiem, że pan jest najmądrzejszy. Dziękuję. Dziękujemy za sprostowanie. Radny Franciszek Josik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W ogóle to, że obradujemy na tą skargę, że ta się skarga w ogóle znalazła, to nie najlepiej świadczy o nas wszystkich. Przede wszystkim to niezbyt dobrze świadczy o panu radnym Zagdańskim, ponieważ no, takie argumenty przedstawił, które moim zdaniem nie zasługują na uwagę i nie zasłużą na uwagę sądu. Uczestniczył w tej sesji, sam wziął udział w głosowaniu, a teraz mówi, no nie przepraszam, wziąłem udział i dlatego jest uchwała nieważna. Druga sprawa. Jako przewodniczący Rady Miasta
powinien służyć pomocą przewodniczącemu, radnym. I gdy uchwała była podejmowana i gdy widział jakąś ewentualną uwagę wtedy, no to mógł powiedzieć, przepraszam bardzo, nie ma opinii komisji, nie ma uzasadnienia. Nic takiego nie miało miejsca. Chciałem powiedzieć, że wybór przewodniczącego Rady Miasta i wiceprzewodniczących to jest sprawa polityki i matematyki. Uzgadnia się, kto ma być i do tego potrzeba jest większości, czyli tu na sali 12 osób. Proszę Państwa, to nie jest sprawa sądu administracyjnego. Jeżeli ktoś tak uważa, że w sądzie, to nie jest dobrze. I dlatego powiedziałem, kompromitujące dla pana radnego, że takie coś zgłasza, a dla nas nie to, że podejmujemy, tylko to, żeśmy kiedyś wybrali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Zagdański. Tak, ad vocem pana radnego Ćwika, to wypada mi podziękować, że tak uważa, że jestem tutaj tym najmądrzejszym radnym, chociaż mam nadzieję, że to była szczera wypowiedź, a nie taka ironiczna. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Jośika, no to pan radny Jośik słynie z tego, że przestrzega prawa, tak? Dąży do tego przestrzegania prawa. Ba, często i gęsto zawiadamia organy ścigania, kieruje sprawy do sądu, a tutaj jak postępuje zupełnie inaczej, w innym kierunku, nie dostrzegając, że być może że doszło do naruszenia przepisów prawa. Także panie radny Jośik, proszę bardziej o konsekwentne działanie na przyszłość. Natomiast jeszcze jedna taka uwaga. Jeżeli pan cokolwiek mówi, to niech pan to mówi tak dość dosadnie pod względem merytorycznym, a nie odbiega od merytoryki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu. Proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Radny Rafał Zwolak, radny Zagdański nie będzie głosował, tak?
Dziękuję. Zagłosowało 20 radnych, jeden radny był przeciw, jeden radny głosu nie oddał. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 1 lipca 2022 roku na uchwałę nr 35/524/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość radnego Dariusza Zagdańskiego. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 12 lipca 2022 roku na uchwałę nr 23/368/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pozytywna jednogłośnie 5 głosami za. Państwo radni otrzymali wyżej wymieniony projekt. Był odczytany przy wprowadzeniu do porządku obrad. Przechodzimy do procedowania bez czytania jego treści. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi co do treści uchwały lub chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, radny Ćwik. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni zebrani. Ja w sumie miałbym pytanie, ponieważ no, projekt regulaminu był przygotowywany w wydziale przez służby podległe panu prezydentowi. Radni oczywiście zgodnie z wnioskiem podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia takiego regulaminu. Chciałem dopytać się, czy w innych miastach funkcjonują podobne rozwiązania i w przypadku Zamościa tylko prokuratura to zakwestionowała, czy też w innych miastach nie ma takich rozwiązań, miasto Zamość przyjęło takie rozwiązanie i prokurator zakwestionował, czy jest ryzyko, że tę sprawę przegramy przed sądem, bo później pan prezydent znowu powie, że to przez radnych miasto poniosło koszty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana dyrektora widzę, szykuje się do odpowiedzi, który tworzył regulamin. Proszę bardzo. Szanowni państwo, panie prezydencie, panowie przewodniczący, szanowni radni. Takie rozwiązania funkcjonują praktycznie w każdym takim regulaminie, jeśli chodzi o regulamin utrzymania czystości i porządku. Powiem więcej, że nawet Sąd Wojewódzki, Administracyjny Sąd Wojewódzki w Lublinie taką sprawę rozpatrywał w tamtym roku, w czerwcu bodajże. Także przygotowując, czy współpracując z komisją przy przygotowywaniu tej uchwały, również posiłkowaliśmy się tym wyrokiem i tutaj ewidentnie no, racji nie ma prokurator, przynajmniej tak w tamtym wyroku wskazał Sąd Wojewódzki. Także to, ten interes, tak jak zostało przytaczone w uzasadnieniu, ludzki czy jakby nadrzędność tego rozwiązania jest ważniejsza niż te argumenty, które podnosi prokurator w tej skardze. Kilka było takich skarg i w większości te przynajmniej, które ja widziałem do tej pory, te wyroki były jakby oddalane. Te skargi przynajmniej w tym zakresie, bo skargi, które ja widziałem, które analizowałem, miały więcej punktów do jakby zastrzeżeń prokuratorskich, ale jeśli chodzi o wyprowadzanie psów, to jest zapis ustawy i praktycznie nie ma innych określeń, tylko takie są przyjmowane głównie przez inne miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Rady Franciszek Josik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, moim wsparciem dla dyrektora Miechowieckiego niech będzie artykuł w dzisiejszej jednej z prasy, gdzie jest artykuł psy zagryzły kobietę. Proszę państwa, proszę zobaczyć. Na prawie wspólnej posesji mieszkała starsza pani, obok mieszkał syn, miał dwa psy. Chodziła do nich, głaskała, karmiła. Była tylko furtka, bo chodziło o to, żeby do niej nie wpadały, żeby tam po ogródku nie grzebały. I co się, proszę państwa, stało? I pewnego dnia, proszę państwa, tą kobietę psy zagryzły. Oczywiście do grobu zabrała sposób i powody, jakie tam ewentualnie były. A więc niech to, miejmy to na uwadze. Oczywiście pies jest naszym przyjacielem, mam dwa pieski, żeby nie było wątpliwości. Ale proszę państwa, jeżeli chodzi o duże psy, to nie życzyłbym sobie, żeby te psy ganiały, czy były nawet na smycza bez kagańca i się idzie z dzieckiem. Także jestem za tym, aby ta uchwała nasza, która była podjęta i niezależnie, panie rady, czy przegramy, czy nie, bo sąd jest sądami, tam różno mogą zapaść wyroki, to nie znaczy, że mają rację, ale musimy o jednym pamiętać. My wszyscy musimy mieć na uwadze troskę o naszych mieszkańców, tych może najmniejszych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu. W takim razie proszę, przystępujemy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 22 radnych. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 12 lipca 2022 roku na uchwałę nr 23/368/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. Przechodzimy do punktu kolejnego dzisiejszych obrad. Sprawozdanie prezydenta miasta Zamość z pracy między sesjami. Czy w związku ze sprawozdaniem ktoś z Państwa radnych ma pytanie? Proszę bardzo, radny Janusz Kupczyk. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie prezydencie. Ubiegłą niedzielę zakończył się wspaniały festiwal zespołów folklorystycznych Eurofolk Zamość, już po raz 19 organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna. Jak pan prezydent na podsumowaniu powiedział, przepięknie podziękował organizatorom, również osobie prowadzącej, pani Jolancie Obst-Kalinowskiej, Zamojszczyzna i ten festiwal, przede wszystkim Zamojszczyzna jest ambasadorem Zamościa, kultury oraz Polski na arenie międzynarodowej. I wypowiedź moja związana jest z udziałem miasta w organizacji tego festiwalu. Wiem, że miasto jest współorganizatorem, tylko pytanie, dlaczego tak wspaniały festiwal, tak wspaniała impreza kulturalna, która przyciągnęła w przeciągu 5 dni naprawdę mnóstwo zarówno mieszkańców miasta Zamościa, którzy pomimo tego, że to już festiwal jest 19, Zamojszczyzna już funkcjonuje sporo lat, nadal podziwiają to piękno, które jest przedstawiane przez młodych ludzi na scenie rynku zamojskiego i nie tylko. Dlaczego tak mało pieniędzy miasto dało na organizację tego festiwalu 19? Mam nadzieję, że 20 festiwal Eurofolk Zamość odbędzie się przy o wiele większym wsparciu zarówno miasta, jak i innych instytucji, bo jak Państwo zauważyliście, bo na pewno braliście udział w tymże przedsięwzięciu, naprawdę cieszyło się dużą popularnością. Była ta promocja zarówno nie tylko kultury w sensie wykonaniu przez młodzież, ale również propagowanie zdrowego i kulturalnego spędzenia czasu rodzinnego i również przyciągnięcie turystów do naszego pięknego miasta. I tutaj apeluję i pytam się pana prezydenta, dlaczego w tym roku jednak te środki zostały obcięte na organizację tego festiwalu, chociaż bardzo szeroką, hojną ręką są środki dawane na przykład klub sportowy Hetman. Natomiast taki festiwal, który naprawdę przynosi nam sławę, jest traktowany po macoszemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Na wstępie serdecznie chciałem powitać państwa radnych, bo widzimy się dzisiaj jak nigdy w lipcu. Szanowni państwo, nie uważam wcale, że Zamość za mało wspiera ten festiwal. Trzeba pamiętać, że poza wsparciem finansowym, czyli w postaci dotacji, miasto wspiera poprzez swoje jednostko, czyli Zamojski Dom Kultury, wspiera również poprzez swoje jednostko Ośrodek Sportu i Rekreacji, użycza scenę, którą kupiliśmy w 2015 roku po to właśnie z certyfikatem do tańców, po to, żeby można było tego typu festiwal organizować. Daje upust, jeśli chodzi o zakwaterowanie w bursach. Także ja tu nie widzę, panie radny, żeby miasto w jakiś sposób dyskryminowało ten festiwal, wprost przeciwnie. Tak jak powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę, współorganizacja poprzez nasze jednostki jest czymś znaczącym i bez tego pewnie by się nie udało tego festiwalu zorganizować. Natomiast co do kwestii
tego, czy dajemy mniej, czy więcej, no ja, panie radny, zachęcam do zajrzenia do budżetu miasta. Znajdzie pan tam pozycję dotyczącą dotacji na sport i też pan zauważy, że jest mniej niż w ubiegłym roku. Niestety takie mamy czasy, że musimy oszczędzać, jeśli chodzi o wydatki bieżące również. Staramy się ze wszystkich sił, aby w tym roku wypracować przynajmniej symboliczną nadwyżkę budżetową, bo rok jest bardzo trudny. Koszty rosną w tempie astronomicznym, zarówno jeśli chodzi o kwestie związane z nośnikami energii, jak i płacowe, a przychody niestety stoją w miejscu, bo są uzależnione od wpłat zewnętrznych, od dotacji, subwencji, które niestety w planie finansowym nie rosną. I tylko tyle, aż tyle. Jeszcze raz chciałem podziękować organizatorom. Ich było dwoje, czyli Stowarzyszenie na Rzecz Ludowego Zespołu Pięści Tańca Zamojszczyzna, przepraszam, i Zamojski Dom Kultury, bo to byli dwaj organizatorzy, jednostka miejska, ale także wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę, bo tak powiedziałem, Ośrodek Sportu i Rekreacji, nasze jednostki, Centrum Integracji Społecznej, które również sprzątało po tym wydarzeniu, to też jest pewien wydatek, ale i sponsorom, szanowni państwo, bo ta impreza również dzięki sponsorom jest możliwa. I my w mieście, dzięki temu, że staramy się w różny sposób partycypować w tego typu przedsięwzięciach, możemy się pochwalić tym, że mamy 20 kilka weekendów, gdzie coś w mieście możemy mieszkańcom i turystom zaproponować. I to jest warte podziękowania. Myślę, że naprawdę nie należy szukać tutaj dziury w całym, tylko dziękować, jeszcze raz dziękować tym wszystkim, którzy poświęcają swój prywatny czas i pieniądze do tego, żeby można było w mieście tego typu przedsięwzięcia oglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Marek Kudela. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Do sprawozdania Prezydenta Miasta. Wydział Oświaty, punkt trzeci. 24 konkursy w jednostkach oświatowych. Chciałbym usłyszeć, ile konkursów nie rozstrzygnięto i z jakich powodów. Ilu nowych dyrektorów wybrano i w jakich jednostkach? I do zarządzeń pana prezydenta. 30 czerwca wydano zarządzenia dotyczące powierzenia stanowisk dyrektorom nowo wybranym. Nie zauważyłem w tych zarządzeniach powierzenia dla dyrektora szkoły podstawowej numer 9. Bardzo bym prosił o uzasadnienie tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, wielokrotnie już na tej sali mówiliśmy, że w przypadku, kiedy kandydat przed komisją konkursową nie uzyska bezwzględnej większości głosów, konkurs jest nierozstrzygnięty i też dokładnie opisywaliśmy, w którym to jest przypadku. Natomiast co do szczegółów, odpowiemy panu radnemu na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Franciszek Jasik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mnie aż tak bardzo nie interesuje szeroko wszystkie szkoły, ile dyrektorów wybrano, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, o ile nie będę odnosił się, czy festiwal jest dyskryminowany, to tyle się odniosę, że nauczyciele pracujący w szkołach mogą czuć się dyskryminowani. Bo proszę państwa, jeżeli popatrzymy na wybór dyrektora w liceum numer 2, to proszę zobaczyć. Przywieziona została pani z innej szkoły. Ja pytam, nie było w szkole wystarczająco kompetentnych osób? Przecież mamy takich świetnych nauczycieli, świetną kadrę. To po co importujemy? Już mieliśmy doświadczenie z czwórką, zaimportowaliśmy panią dyrektor z Rolniczaka, efekty były znane. I tu, panie prezydencie, kiedyś pan mówił, pisał nawet, proszę pana, w ten sposób, że takim ludzi jest wiele, że nie dano szans w Zamościu, że z Zamościa ludzie młodzi uciekają. No będą uciekać, bo tych szans nie będą widzieć. Podobnie, jeżeli chodzi o szkołę numer 4. Wiadomo, szkoła po przejściach i co? I nie ma tam ludzi takich, którzy by godnie sprawowali urząd?
trzeba z gminy Mionczyn importować? Chciałem powiedzieć, nie mam zastrzeżeń, żeby awansowali ludzie spoza Zamościa, ale mam zastrzeżenia, bo to nie jest zgodnie, uważam, z tym, co mieszkańcy oczekiwali od prezydenta, że niech to będą wybrani ludzie, którzy pracują w szkole. Bo o czym to świadczy, proszę państwa? Proszę zobaczyć głosowanie. Rada Rodziców, Związki Zawodowe za, natomiast przedstawiciele prezydenta, kuratorium, ci akurat w innym kierunku. Czy to dobrze świadczy? Jak potraktowaliśmy tych nauczycieli? Jak dzisiaj to grono pedagogiczne będzie się czuło? I proszę państwa, i o to tylko mam. Uważam, że tak nie powinno być. Jeszcze raz powiem, żeby nie uważać, że nie mogą być ludzie spoza Zamościa, ale niech to będą ludzie pracujący w tej szkole, bo wtedy będzie się lepiej działo, nie trzeba będzie szkołę poznawać przez kilka lat, a później nim pozna, to może trzeba będzie odejść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Na wstępie chciałem powiedzieć, że mógłbym odpowiedzieć, że to komisja głosuje, a ja nawet nie biorę udziału w pracach tej komisji, bo jestem wyłączony z mocy prawa. Ale chciałem też powiedzieć, że komisja głosuje tajnie. Więc jeśli pan radny Franciszek Josik dzisiaj na sesji powiedział, kto jak głosował, to albo... No tutaj sobie trzeba dopowiedzieć, co pan Franciszek Josik chciał przekazać. Panie radny, myślą, że pan proszę, powinien przestać obrażać ludzi. Bo jeśli pan mówi o tym, że powinniśmy wszystkich traktować równo i dbać o przyszłość, to nie możemy mówić, że ktoś, kto w innej szkole dobrze pracuje i przekonał komisję do swojej wizji rozwoju szkoły, nie może tam pracować, bo jest lepszy czy gorszy od pracownika danej szkoły. Proszę pozwolić członkom komisji normalnie pracować, bo ja mam wrażenie, że pan, tak jak w poprzednim ustroju, chciałby mianować kogoś, kto się panu podoba w danej sytuacji, jak to nie. A tu niestety jest coś takiego jak przepisy prawa. Mówię niestety, bo pan zdaje się pomijać te przepisy w swojej wypowiedzi, które to przepisy mówią o tym, że komisja wybiera po wysłuchaniu kandydata co do jego koncepcji pracy zarządzania jednostką. Proszę pozwolić, panie radny, żeby 11, 12 czy 13 członków komisji mogło taką osobę wybrać. Bo wskazywać, że powinna to być osoba spośród grona pedagogicznego czy z, nie wiem, z pana mianowania, nie jest właściwe. Ja, szanowni państwo, mam jeszcze jedną taką refleksję, bo pan radny powiedział o dwóch szkołach. Bardzo często mamy sytuację, że w danej placówce oświatowej, jednostce oświatowej wybieramy dyrektora, który jest spoza grona pedagogicznego. On wprowadza pewne orzeźwienie, nowe pomysły do placówki i chyba to się najbardziej komisji podoba. Mówię chyba, bo nie jestem członkiem tej komisji, mogę tylko podejrzewać. I ta świeża krew naprawdę jest bardzo ważna. Nie tylko w szkołach, ale także w spółkach, w przedsiębiorstwach, co mam okazję jako prezydent obserwować, jeśli chodzi o nasze spółki. I naprawdę proszę, panie radny, przy takich wypowiedziach nie obrażać ludzi. Niech pan nie obraża kandydatów, czy oni mieszkają w Mionczynie, czy gdziekolwiek indziej. Niech pan nie obraża komisji, która wybiera. Bo to, że chciałby pan obrazić mnie, to pana sprawa. Może pan tam sobie szeptać, czy wykrzykiwać w trakcie mojej wypowiedzi różne rzeczy. Tylko po co? Co to zmieni? Szanowni państwo, jeszcze raz podkreślam, wielokrotnie w mojej pracy mam do czynienia z sytuacją, kiedy komisja wybiera czy to kandydatów, czy osoby, które mają otrzymać lokal. I mi się nie zdarza, szanowni państwo, tego wyboru zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie co do niektórych, nie wskazuję palcem co do których, szanuję wybór większości. Szanuję wybór większości. Na tym polega demokracja i chyba o tym powinniśmy pamiętać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu w tym punkcie.
Przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, radny Andrzej Potuśko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Przy ulicy Lipskiej, tam niedawno została oddana kładka na rzece Topornicy i już tworzy się zastoisko wodne przy zejściu właśnie w kierunku ulicy Lipskiej. Myślę, że to w ramach gwarancji można by było usunąć tą wadę. Drugi punkt taki mam. Przy ulicy Altanowej, tam jest linia, jak się nie mylę, średniego napięcia i tam ten jedna z podpór jest bardzo pochylona. Druty powinny w lecie być obwieszone, natomiast one są w miarę napięte. W zimie mogą ulec zerwaniu i może dojść do porażenia uczestników ulicy Altanowej. Prosiłbym o interwencję w zakładzie, który jest właścicielem tych linii, o wymianę tej podpory. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Agnieszka Klimczuk. Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Chciałabym powiedzieć na początku o przedsięwzięciu, które będziemy realizowali z radnym Kupczykiem w ramach Stowarzyszenia Lokalnie i Globalnie. Może nie będzie na miarę Eurofolku, ale będzie to takie spotkanie polsko-ukraińskie, integracyjne, w Międzynarodowy Dzień Przyjaźni dla wszystkich mieszkańców Zamościa i okolic. Przygotujemy degustacje, animacje dla dzieci, zajęcia plastyczne, fotobudkę, alpakoterapię, sklejanie modeli latających. Gdyby Państwo się chcieli włączyć w jakikolwiek sposób, zapraszamy bardzo serdecznie do uczestnictwa. Startujemy o godzinie 11. Dziękujemy za wyrażenie zgody, za możliwość organizacji tej imprezy i mamy nadzieję na dalsze wsparcie Urzędu Miasta Pana Prezydenta. Następny punkt będzie o naszych jeżdżących po Zamościu hulajnogach. Szanowni Państwo, hulajnogi są wszędzie, są rzucane, utrudniają ruch, wiemy wszyscy, ale dodatkowo, jak ostatnio się dowiedziałam, nie dają żyć, spać mieszkańcom naszego miasta. Niestety hulajnogi przy przestawianiu, przy przywoływaniu ich wydają dźwięk. Jest to dosyć głośny dźwięk. Hulajnogi są parkowane, tutaj mam zastrzeżenia i skargi od mieszkańców ulicy Staszica, ponieważ w dużej ilości parkowane są w okolicach kościoła ojców franciszkanów. I w nocy bardzo często dzwonią. Ten dzwonek jest naprawdę bardzo głośny i wybudza dzieci i mieszkańców. Mieszkańcy próbowali interweniować, próbowali prosić o przestawienie tych hulajnóg, dostali informację, że miasto wyraziło zgodę na parkowanie dużej ilości tych hulajnóg właśnie na tym placu obok kościoła ojców franciszkanów. Mam nadzieję, że to jest nieprawda, ale no tutaj w imieniu mieszkańców bardzo prosimy o interwencję. Mam filmik, jak one dzwonią. Szanowni Państwo, to jest w dzień bardzo głośno, a w nocy też starajmy się, nie wiem, czy można w jakiś sposób nad tym zapanować, żeby one tak stadnie nie były pozostawiane w okolicy obiektów mieszkalnych. Czy nie można też, jeżeli one są pozostawiane i utrudniają ruch pieszych, rowerzystów, w jakiś sposób tej hulajnogi zarekwirować, dać mandat tej firmie, która użytkuje te hulajnogi. Potem ta firma, rozumiem, że może dochodzić od danego użytkownika. Przecież to wszystko jest zarejestrowane i można w jakiś sposób to wywieźć, żeby ci użytkownicy hulajnog nauczyli się parkowania właściwego pozostawiania ich.
To chyba na tyle i dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Krótko, miasto nie wydawało żadnej zgody na, nie wiem w sumie na co, bo hulajnogi mają prawo użytkować jezdnie i ścieżki rowerowe, czy też ciągi do tego przewidziane, bo też mamy ciągi pieszojezdne, na normalnych warunkach, tak jak prywatne hulajnogi, czy prywatne rowery, każdy środek transportu, który porusza się po tych ciągach, ma prawo jak, tak samo jak i te hulajnogi korzystać. Natomiast plac przed kościołem, o którym mówi pani radna, nie należy do miasta. Należy do ojców franciszkanów, to jest ich plac zrewitalizowany. My oczywiście, szanowni państwo, kiedy ta firma postawiła w mieście hulajnogi, zaczęliśmy wspólnie ze Strażą Miejską i z Policją prowadzić pewne działania, które miałyby na celu uporządkowanie i myślę, że w dużej mierze się to udało, natomiast jednostkowe sytuacje będą się zdarzały. Uporządkowanie, jeśli chodzi o sposób parkowania, pozostawiania tego mienia, z tego co pamiętam, policja miała wszcząć postępowanie o porzucanie mienia w sytuacjach, w których on zagraża bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów na ścieżkach rowerowych, czy parkuje w miejscach niedozwolonych. I tyle możemy w tej sprawie zrobić. Hulajnogi, tak jak każdy inny środek transportu, nie ma znaczenia, czy należą do firmy, która je wypożycza, czy do prywatnego mieszkańca, podlegają przepisom prawa takim jak każde inne mienie. I tutaj zarówno Straż Miejska, jak i Policja zapewne będzie takie działania czynić. My z Zarządem Dróg Grodzkich, z panem dyrektorem Nowakiem staramy się uczulać, pokazywać te miejsca, które są niewłaściwie użytkowane przez użytkowników hulajnog po to, żeby móc uporządkować ten proceder. Bo też zdajemy sobie sprawę, że są tacy, którzy sobie te hulajnogi chwalą, którzy z nich korzystają, dla których jest to ułatwienie w dojeździe do pracy czy do szkoły. I generalnie takiego zakazu wprowadzić nie można. Już borykamy się z innymi zakazami dotyczącymi przejazdu meleksami czy innymi pojazdami po mieście. Więc sprawdziliśmy przepisy prawa, zrobiliśmy tak zwany research w innych miastach, jak to wygląda. I jedyne działanie to jest właśnie działanie w kierunku porzucenia mienia i takie czynności nasze służby będą prowadziły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Wiesław Nowakowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zapewne państwo wiecie, że przestrzega się ludzi przed kolejnym powrotem pandemii. Jest dość ciepło, ludzie mają wilgotne dłonie. Natomiast, żeby zdezynfekować te dłonie, choćby tutaj na Rynku Wielkim, korzystając z ogródków, w wielu sklepach, nie ma takiej możliwości. Po prostu albo nie ma tych pojemników, albo są puste. I bardzo bym prosił tutaj odpowiednie służby, niech się zwrócą do, nie wiem, sanepidu, żeby kontrolować. To niedużo kosztuje, ale to może nas chronić przed zwiększoną ilością zakażeń. W internecie można przeczytać, że już w niektórych państwach w Europie ilość zakażeń sięga prawie 200 tysięcy ludzi. Także to jest problem. W niektórych już jest nakaz noszenia maseczek. Dlatego to, co można, to bardzo bym prosił, żeby wyegzekwować. Mówię, proszę pójść tutaj do ogródków i skorzystać z takiego płynu. Nie można. Drugi problem, nie tak dawno był zrobiony taki plac zabaw z taką siłownią mini przy ulicy Reja. Proszę zwrócić uwagę, trawa zarasta, wyrasta z kostki. Za rok czasu nie będzie widać, że tam w ogóle był plac zrobiony. I też tutaj ktoś jest odpowiedzialny za to i bardzo bym prosił, żeby tą środkami chemicznymi, bo to chyba najlepiej, będzie po prostu, żeby to miało wygląd. Po to zostały zainwestowane pieniądze, między innymi z Unii Europejskiej, bo tam były Unii Europejskiej pieniądze, żeby zagospodarować tamten teren, jakoś uatrakcyjnić, żeby on był
i atrakcyjnie nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, bo tam jest, mówię, też i siłownia. Trzecie zagadnienie. Minęło 3 tygodnie od ostatniej sesji. Była petycja z Karolówki. Chciałbym się zapytać, czy coś w tym kierunku zostało poczynione. Interesuje mnie tutaj zarówno zanieczyszczenia ze strony zakładu, który wytwarza pelet, jak i również zakładu, który między innymi zajmuje się przeróbką blach. Czy coś w tym kierunku zostało zrobione, żeby mieszkańcom, którzy sąsiadują z tamtymi terenami, żyło się po prostu lepiej. To jest trzecie zagadnienie. Czwarte zagadnienie, proszę Państwa, zawsze jest w mieście przegląd ulic robiony. No i dobrze, że są, potem są te remonty, natomiast ja bym jeszcze to rozszerzył o przegląd chodników. Ja to nie mówię, że tam dam pracę przewodniczącym osiedli, bo to nie jest aż tak dużo tych chodników, żeby zwracać uwagę na te chodniki, gdzie są zagłębienia albo gdzie się one po prostu rozjeżdżają i żeby je na bieżąco naprawiać. Bo niektóre chodniki to naprawdę tylko przechodzą okres gwarancji, a potem to się wszystko rozsypuje. Albo są zapadliny i jeżeli jak sucho, to nie ma problemu, ale jeżeli tylko pada deszcz, ludzie muszą schodzić nawet na ulicę, a idąc chodnikiem, żeby nie brnąć właśnie po wodzie. I tutaj mówię, choćby ulica Polna, czy nawet tutaj Spadek, ulica tutaj, tam gdzie ten szmatek jest duży, to wszystko tak ładnie pofałdowane, że aż wstyd, że nie można chodnika nawet porządnie zrobić. A tam przecież po chodniku tylko ludzie chodzą. To nie, ja rozumiem, żeby tam jeździły ciężarówki, proszę Państwa. A to pod wpływem własnego ciężaru te kostki się zapadają. Własnego ciężaru. To ja się pytam, a gdzie się cement podział na podsypkę? Tak jak za komuny ludzie się wokół budują i cement poszedł do Żyda. I na zakończenie tutaj się kłaniam panom z policji. Ja bym bardzo prosił, bo ja mieszkam niedaleko Żabki przy ulicy Polnej i parkowanie koło tej Żabki, na chodniku, na terenie zielonym. Proszę zwrócić uwagę, co z tego chodnika tam zostało. Tam już nic nie zostało z tego chodnika. Jest wszystko, te płytki zostały tak połamane, że można powiedzieć, że był tam kiedyś chodnik. I może by zwiększyć ilość patroli. Niech to będą nawet i patrole takie, nie piesze, tylko częściej gdzieś tamtędy przejechać. No i tych ludzi jakoś dyscyplinować, żeby parkowali na miejscach do tego przewidzianych, a nie właśnie chcieliby wjechać do tej Żabki, a ta Żabka praktycznie nie ma żadnego miejsca parkingowego. No jedno, czy jest miejsce w zasadzie parkingowe. W ogóle trzeba się zastanowić nad takimi sklepikami właśnie typu Żabka, czy temu podobne, że nie przewidują miejsc parkingowych, a przewidują właśnie miejsce do handlu. Jest to jakieś troszkę nieporozumienie dla mnie. I dlatego też zwracam się, żeby tutaj zwiększyć ilość patroli. Podobnie również tam butelki są pozostawiane, pobite są te butelki również, bo to nieraz konsumpcja jest na miejscu, szczególnie w okresie wieczornym. One tam do godziny 23 są. Także tutaj na to bym zwrócił większą uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Ćwik. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Prezydencie, Szanowni Zebrani. Miałbym kilka kwestii. Jedna w sumie pytanie skierowane głównie do Pani Skarbnik, ale nie widzę dzisiaj, ale myślę, że Pan Prezydent też będzie zorientowany, bo temat jest bardzo istotny. Pani Skarbnik mówiła, że do końca czerwca będzie znana stawka oprocentowania obligacji, czyli de facto długu miasta na drugie półrocze. I tutaj miałbym pytanie, Panie Prezydencie, czy ta stawka jest już znana. No to może przejdę do kolejnych punktów i za chwilę poczekam na odpowiedź, bo w zależności od odpowiedzi chciałem jeszcze rozwinąć tę kwestię. Druga kwestia, przyznam się, że o tej sprawie mówiłem już w ubiegłych latach
ale ostatnio się przeszedłem i no niestety nie widzę żadnej poprawy. Mam na myśli kwestię dbałości o elementy rewitalizacji twierdzy Zamość, za którą miasto Zamość zdobywało nagrody, która jest jednym z podstawowych elementów rozwoju turystyki w mieście, ponieważ no wskazujemy, że jesteśmy padwą północy i tym unikalnym rozwiązaniem architektonicznym, unikalną twierdzą Rzeczpospolitej. Na to zwracamy uwagę, a kiedy przeszedłem się na przykład na Bastion I i zobaczyłem resztki faszyny, wystającą folię, obsypujące się mury. Podobnież na łączniku pomiędzy Bastionem VI a VII, gdzie faszyny już nie ma w ogóle, a przecież ona tam była. I proszę Państwa, żeby to było zadbane i żeby nie trzeba było za chwilę znowu wydawać olbrzymich pieniędzy na odbudowywanie tych wałów, to musi być ta faszyna, bo ona po prostu zapobiega erozji tej ziemi, żeby ona się nie obsypywała. Faszyny trzeba faktycznie co jakiś czas wymieniać. Ale jeżeli zdecydowaliśmy się na takie, a nie inne rozwiązanie, na taki projekt, to trzeba to robić. No to normalnie tak jak w domu. Musimy dbać na bieżąco o wyposażenie, bo inaczej ulegnie zniszczeniu i trzeba będzie robić generalny remont, który będzie kosztował dużo więcej. I tutaj, panie prezydencie, do pana ta uwaga, ponieważ ja rozumiem, że te elementy podlegają różnym jednostkom. Pewnie Bastion I to jest może muzeum, łącznik między VI a VII to ZGL, inne elementy, może jeszcze inne jednostki tym się zajmują, ale pomijając właśnie, że to są wyznaczone jednostki czy tam komisje, no ale to jednak pan sprawuje nadzór nad wszystkim i może mieć wpływ na działanie tych jednostek. Kolejna kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest zagadnienie, które wielokrotnie poruszał już pan radny Pawlik, ale jak dotychczas nie przebił się ze swoim wnioskiem do władz miasta. Chodzi o remont sięgacza od ulicy Zamojskiego w głąb osiedla. I dlatego mi się tak nasunęła ta kwestia, ponieważ pamiętam te dyskusje z panem dyrektorem Flisem od inwestycji, że to byłby rząd kilkuset tysięcy remont takiego sięgacza. I porównałem to ostatnio z kosztem budowy ulicy, która w tej chwili sięga do słownie czterech domów. Jej koszt to jest ponad 400 tysięcy złotych. I kiedy porównuję to z tym, że z jednej strony nie mamy problemu, żeby wydać blisko tam pół miliona złotych na drogę do tych czterech domów, jak najbardziej zasadne, bo ja rozumiem, że też ci mieszkańcy chcą mieć dobrą drogę, ale wydajemy tutaj prawie pół miliona dla czterech domów, a jednocześnie nie znajdujemy tych kilkuset tysięcy na remont drogi, z której korzysta kilkuset mieszkańców Zamościa, no to chyba coś stoi na głowie. Coś jest nie tak. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że przecież były oszczędności na przetargach na inwestycjach drogowych w 2022 roku, o ile dobrze pamiętam, panie dyrektorze, to należałoby jednak te środki wygospodarować i remont tego sięgacza na ulicy Zamojskiego w końcu zrobić. Bo to nakazuje po prostu no, logika. I myślę, że miasto jest winne też to mieszkańcom Zamojskiego, ponieważ osiedle Zamojskiego jest to bardzo duże osiedle w stosunku do innych osiedli w Zamościu. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, ma taki sam jak osiedla, które są kilkukrotnie mniejsze. Inwestycji na tym osiedlu ze strony miasta nie ma za wielu, ponieważ jest to teren spółdzielni. Miasto nie może tam de facto inwestować. I myślę, że to mieszkańcom osiedla Zamojskiego jesteśmy po prostu winni, że ten sięgacz powinien być jak najszybciej wyremontowany. Poza planem budowy, przebudowy dróg uchwalonym przez Radę Miasta. A teraz nie wiem, czy pan prezydent zna odpowiedź na to pierwsze zagadnienie. Dziękuję bardzo. No, nie jestem w stanie przeliczyć panu w myślach rad, z które płacimy za obsługę zadłużenia z poprzednich lat, także dostanie pan je na piśmie. Natomiast co do kwestii związanych z utrzymaniem terenów fortecznych. Szanowni Państwo, no, ja gratuluję panu radnemu, że co roku robi malowanie w domu i remonty. My staramy się to robić wtedy, kiedy po pierwsze jest to niezbędne, a po drugie, kiedy mamy na to środki, bo to niestety nie jest tak, że jak u pana radnego, że co roku malujemy w domu, bywają rodziny, które malują raz na 5 czy 10 lat. Takie są realia. Natomiast co do kwestii związanej z budową sięgacza, szanowni państwo, jeszcze raz podkreślę.
nie problem byłby położyć tam nakładkę. Problemem jest to, że ta ulica jest zdewastowana pod wieloma względami. Wprawdzie z różnych przyczyn, czy też z różnych powodów, kanalizacji burzowej nie wymieniamy jako zdegradowanej, bo musielibyśmy pewnie dokonać bardzo szczegółowej inspekcji tegoż. Natomiast tam jest wiele problemów związanych z parkowaniem na chodnikach, z zejściami, które nie spełniają wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o schody zarówno od strony osiedla niebieskiego, jak i od strony osiedla pomarańczowego. Kompleksowa przebudowa tej ulicy nastąpi, natomiast nie widzę, panie radny, możliwości, żebyśmy, tak jak pan tu zasugerował, czy też powiedział wprost, omijali program budowy i przebudowy dróg. Bo takich za chwileczkę osób, które chciałyby ominąć program, będzie pewnie z 50 albo 100, bo potrzeby na osiedlach z poprzednich lat naprawdę są bardzo dużo, panie radny. I nie tylko na osiedlu Zamojskiego, gdzie wbrew temu, co pan mówi, naprawdę bardzo dużo inwestujemy. Nie tylko jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych, chodników, przebudowę szkół, przedszkoli, termomodernizację, ale także nawet w takie najprostsze rzeczy trywialne, jak wymiana wspornika na kładce dla pieszych, którą robiliśmy w ciągu jednego weekendu. To też jest na osiedlu Zamojskiego i dla tych mieszkańców. Proszę mi uwierzyć, panie radny, że nie traktujemy żadnego osiedla gorzej niż inne, staramy się we wszystkich porówno w sposób sprawiedliwy działać, inwestować i dbać o tę materię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem radny Ćwik. Panie prezydencie, może pan próbować ośmieszać moją wypowiedź na temat malowania co roku domu. Też nie maluję, bo byłaby to głupota. Ja specjalnie nie pokazuję zdjęć, jak wyglądają bastiony, bo nie chcę robić antyreklamy Zamościowi. Ja proponuję, że może pan się przeszedł i zobaczył. I zrozumie pan wtedy, jak istotne jest jednak wykonanie tych remontów, bo za chwilę te mury będą się usypać. Co do kwestii odsetek, ja nie oczekuję, że pan powiedział mi, jakie są wysokości rat miesięcznych i tak dalej. Prosiłem tylko o stawkę procentową. Wcześniej była mniej więcej, wiadomo jaka była przewidziana, że to było około 2,9% za pierwszy okres odsetkowy. Chodziło mi o to, czy wie pan, jaki jest za drugi. Rozumiem, że nie. Co do sięgacza na Zamojskiego, no liczę na refleksję, na zmianę stanowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 10 minut przerwy.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Pozwolę sobie tutaj akurat koleżanka radna Pińczuk prosiła o uzupełnienie zaproszenia, bo w tym fervorze nie podała daty zamojskiej Dni Przyjaźni, a więc zapraszamy na 30 lipca na Rynku Wodnym na Zamojskie Dni Przyjaźni. Kontynuując swoją wypowiedź, również tak dla uzupełnienia, Panie Prezydencie, Pani Radna Klimczuk nie wypowiadała się w sprawie hulajnog jako przeciwniczka użytkowania tych hulajnog, a tym bardziej, że rzeczywiście jesteśmy za użytkowaniem hulajnog jak najbardziej ze względów na fakt, iż to przyczynia się do poprawy jakości powietrza i poprawy po prostu ochrony przyrody, ale mając na uwadze właśnie doświadczenia innych miast, inne miasta określiły, gdzie można parkować, zostawiać te wynajęte hulajnogi w jakich miejscach, a więc wypadałoby jakoś to unormować, z operatorem ustalić, w których miejscach można pozostawiać te hulajnogi, żeby rzeczywiście, tak jak Pan Prezydent wspomniał, przy współpracy tutaj z dyrektorem Nowakiem i policją, żeby te hulajnogi nie zostawały porzucane w dowolny sposób i przeszkadzały innym użytkownikom miasta. Natomiast chciałbym się poruszyć sprawę kwestii kolejnych wycięć drzew, które miały miejsce na terenie Koszar i również na cmentarzu parafialnym. Chciałbym się spytać, dlaczego zostały wydane decyzje potwierdzające, iż właściciele tychże dwóch terenów, a więc hotelu Koronny, dostał zgodę na wycięcie dwóch drzew zdrowych. Może były te drzewa gdzieś w konarach lekko uszkodzone, a więc powinno się je pielęgnować, jak również na cmentarzu parafialnym, który dzięki właśnie temu starodrzewowi dostaje taką namiastkę uroku, bo jednak starodrzew w połączeniu z przepięknymi nagrobkami cmentarnymi w naszym cmentarzu parafialnym przy ulicy Połowiaków dodaje uroku i również zachęca turystów do zwiedzania tego miejsca. A ja muszę godzinami sprzątać, tak? Jeden tylko ten. No to rzeczywiście racja, wszystko wyciąć tak jak drzewa na ulicy Piłsudskiego. Dobrze, w porządku. Również mam cmentarz i też sprzątam, jakaś krzywda mi się nie dzieje, panie radny. Natomiast jeżeli tutaj akurat radny Nowakowski się odezwał, to chciałbym się przychylić do głosu radnego Nowakowskiego w sprawie toku rozpatrywania petycji mieszkańców Karolówka, ale tutaj radny Nowakowski mnie ubiegł, a więc też przychylam się do tego głosu o poinformowanie, co się dzieje. Natomiast takie pytanie do pana prezydenta. Był poruszana sprawa oznakowania przejść dla pieszych na terenie zespołu staromiejskiego. Pan prezydent poinformował, że nie należy, konserwator nie wyraził zgodę na malowanie na nowo wyremontowanej drodze u Kaśnińskiego przejść dla pieszych. Natomiast chciałbym się spytać pana prezydenta, kto wyraził zgodę na oznakowanie parkingu przy Rynku Wodnym dla hotelu Morandówka. Podobnoż ten teren przy niedziałającej fontannie został udostępniony hotelowi Morandówka i jest tam wymalowana miejsca parkingowe, które są również oznakowane w dość paskudny sposób, dość nieładny, również słupkami i łańcuchami, które nie przynoszą urokowi temu przepięknemu zakątkowi miasta, jakim jest rynek wodny, a więc ta kwestia mnie interesuje, tym bardziej, że częściowo użytkownicy również wjeżdżają
pomimo tego, że instalacja jest niesprawna, ale też zahaczają o tą fontannę. I tutaj tak samo chciałbym też dołożyć szczyptę również Dziekciu do tego, co tutaj akurat radny Nowakowski mówił odnośnie żabek. Niedawno oddaliśmy do użytkowania ulicę Piłsudskiego po remoncie. W poniedziałek, w piątek i w czwartek pracownicy chyba ZG albo pracownicy inwestora dokonywali uzupełnienia ziemi i dokonywali nasiania trawy, żeby ta trawa dodała uroku temu wszystkiemu, ale vis-a-vis wjazdu na koszary już widać użytkownicy, osoby korzystające z tejże żabki zniszczyli tą ciężką pracę tychże pracowników. Wygląda to okropnie, a więc prośba, żeby jednak jakoś zmobilizować osoby z obsługi żabek, żeby również dbały o nie tylko to, co się dzieje w środku, ale również na zewnątrz. Zadbały o porządek również zewnętrzny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Jeśli chodzi o kwestie drogowe, to za chwileczkę pan dyrektor Nowak odpowie. Natomiast ja, szanowni państwo, generalnie... No cóż mogę powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie użytkowania. My jako inwestor wzywamy wykonawców do napraw gwarancyjnych, one się dzieją, a to nie my, szanowni państwo, tylko użytkownicy tychże dróg, parkingów powodują, że jest taka sytuacja nie inna, że musimy później poprawiać, że musimy to w różny sposób zabezpieczać. Państwo tutaj obśmialiście kule. Kule są ciężkie, ponad 200 kg, mimo to zostały przesuwane, więc je zakotwiliśmy w newralgicznych miejscach, uszkadzając tym samym oczywiście nowe chodniki, bo trzeba wiercić dziury w tym i je zakotwiać. No ale nie było innego wyjścia, bo miałem czasami wrażenie, że co po niektórzy radni, to nawet instrukcje obsługi takiego przesuwania tej kuli tutaj na sesji przekazywali, co jest kompletnie bez sensu, bo w ten sposób niszczymy właśnie to dobro, które sami robimy. Tam, gdzie nie zdały egzaminu kule, pojawiły się pachołki. Czy to jest estetyczne? Moim zdaniem nie. No ale nie mamy innego sposobu zabezpieczenia tych milionów złotych, o których rozmawialiśmy, żeby służyły przez większą ilość czasu. Szanowni państwo, jeśli chodzi o jeszcze wcześniejszą wypowiedź pana radnego Ćwika, oczywiście, że wiem, ile wynosi WIBOR, 6M, dzisiaj, panie radny, wynosi 7,3%, ale tu nie chodzi o WIBOR 6M, który jest dzisiaj, tylko o średnio ważony z całego półrocza, to będzie pewnie w granicach 6,7%. I mówiąc o tym, że panie radny, musimy przeliczyć te dane, to naprawdę miałem na myśli rzetelne podanie panu odpowiedzi. Poprosiłem też panią skarbnik i pani skarbnik odpisała tak. Mamy harmonogram, w którym stawki są, uwaga, zróżnicowane. W zależności od terminu spłaty odsetek, harmonogram na drugie półrocze przekażemy. Nie wiem, skąd u pana taka chęć, żeby pokazać, że pan wie lepiej, pan ma rację i pan... No, tę odpowiedź chcę w jakiś sposób wymusić. No nie, panie radny, jeśli chcemy być precyzyjni i szczerzy w tych odpowiedziach, no to proszę nam pozwolić normalnie pracować, normalnie działać. A zapewniam pana, że do tej pory, tak jak pan radny zwola kilka lat temu poprosił, żeby mu dwa razy w miesiącu udostępniać dane dotyczące zadłużenia miasta, to my będziemy udostępniać. Nie ma za co, no, taka jest nasza praca, pomimo że czasami mamy... Jest takie powiedzenie, kiedyś byłem dziennikarzem, to było, że nie ma głupich odpowiedzi, są głupie pytania. No, czasami są takie sytuacje, gdzie musimy wykonywać pewne czynności, pomimo że być może one nie mają sensu, tak to czasami bywa. Tak samo i tutaj. I na koniec jeszcze odpowiedź wspólna, jeśli chodzi o Karolówkę. Szanowni państwo, petycja wpłynęła. Przekazaliśmy ją do wydziału, wyłączyliśmy dyrektora tegoż wydziału, ponieważ sam jest mieszkańcem sąsiadującym z podstrefą. Wyznaczyliśmy pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do zajmowania się podstrefą. Pani
wykonała pierwsze czynności, stwierdziliśmy, że musimy zrobić badania natężenia poziomu hałasu, musimy wybrać firmę zgodnie z prawem ją wybrać, żeby nie było wątpliwości, trzeba znaleźć na to pieniądze, bo pewnie kwota będzie około 10 tysięcy złotych. I takie badania zrobimy, Państwu radnym je przekażemy. Będziecie Państwo mieli pełną wiedzę, co możemy w tej sprawie zrobić, jeśli chodzi o mieszkańców, ale także przedsiębiorców działających w podstrefie. Niezależnie od tego, ja już kilka miesięcy temu wydałem panu dyrektorowi polecenie co do kwestii wykonania tam nasadzeń żywotników, czyli popularnie mówiąc stój w tym miejscu i chcemy zrobić to kaskadowo, od mniejszych po bardzo wysokie, po to, żeby sprawdzić możliwości wytłumienia hałasu zielenią, bo to jest chyba najbardziej ekonomiczny, ale też najlepszy sposób na to, żeby odgrodzić podstrefę od mieszkańców. Zresztą przewidziany w planie zagospodarowania przestrzennego, więc wykonujemy to, co powinno być zrobione dawno, dawno temu. Proszę bardzo, pan dyrektor Nowak, jeśli chodzi o kwestię oznakowania i zarówno przejść, jak i miejsc parkingowych. Proszę bardzo. Dziękuję. Panowie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Zanim o oznakowaniu, tam było, padło takie pytanie o te hulajnogi, czy że inne miasta wyznaczyły strefę parkowania. Firma, która wprowadziła tutaj dla mieszkańców Zamościa te hulajnogi. Ja jestem w kontakcie praktycznie co dwa tygodnie z przedstawicielem tej firmy, przekazuję na bieżąco uwagi i mogę stwierdzić, że po każdym takim telefonie sytuacja się poprawia z tymi hulajnogami, bo na początku jak to zaczęło funkcjonować, naprawdę nie wyglądało to najlepiej. Zdarzały się hulajnogi powieszone na drzewach, na barierach, przy mostach. Teraz człowiek, który na zlecenie tej firmy obsługuje tutaj te hulajnogi, tak jakby to można powiedzieć, bardziej się do tego przykłada i rzeczywiście zgodnie z prawem te hulajnogi są na tych chodnikach, na chodnikach parkowane, bo hulajnoga jako pojazd powinien być zaparkowany na chodniku, przy krawędzi chodnika, najbardziej, najdalej oddalonej od krawędzi jezdni. Nie ma możliwości w przepisach prawa parkowania takiej hulajnogi na ścieżce rowerowej. I ta osoba, która te hulajnogi tutaj, jak to się mówi, ogarnia, do tego dopilnowuje. Niestety mieszkańcy nie zawsze, czy znają prawo, czy znając prawo, po prostu nie chcą się do tego prawa konsekwentnie stosować, nie zawsze tak stawiają, ale mówię, sytuacja się na tyle poprawia się. My prowadziliśmy rozmowy odnośnie tego, żeby te miejsca do parkowania wyznaczyć, ale szanowni państwo, jeżeli byście zobaczyli, ile miejsc oni chcieli wyznaczyć jako tych miejsc docelowego parkowania, to pomyśleliśmy, że lepiej niech to funkcjonuje tak, jak teraz funkcjonuje, bo byśmy mieli naprawdę o wiele większy bałagan, o wiele więcej miejsc oni chcieli wyznaczyć do tego docelowego postoju tych hulajnog. Także zostawiliśmy to tak jak jest w tej chwili, z naciskiem na to, że naprawdę każde, co się dzieje niedobrego z tą hulajnogą, co niepoprawnie się ustawia, nawet to jest zgłaszane na bieżąco, jest poprawiane. Co do kwestii oznakowania. Na ulicy Moranda te miejsca zastrzeżone zostały wyznaczone zgodnie z naszą uchwałą odnośnie płatnego parkowania. Dopuściliście państwo w takiej uchwale taką możliwość prezydentowi, że prezydent może takie miejsca wyznaczać na prawach włączności. Ustaliliście zaporową stawkę w wysokości 500 zł za jeden miesiąc za takie miejsce. No, podmiot takie pieniążki wykłada, płaci za to miejsce. Naszym obowiązkiem jest oznakować. Oznakowaliśmy to w taki sposób, żeby można było później ewentualnie, jakby się ten podmiot rozmyślił albo po prostu chciałby zrezygnować z miejsc na włączność, żeby to można było w miarę sprawnie to oznakowanie usunąć. No tutaj do tego nas zmusiły przepisy odnośnie znakowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania, a cały ten obszar zespołu staromiejskiego jest jako ta strefa płatnego parkowania. Na ulicy Piłsudskiego nie mieliśmy obowiązku znakowania poziomego tych przejść dla pieszych, no i zgodnie z wytycznymi konserwatora tego też oznakowania nie zrobiliśmy. Zostało to oznakowane oznakowaniem pionowym. Nawet rozmawiałem z firmą, nawet jeżeli byśmy chcieli po tej nawierzchni, którą konserwator narzucił, po tym granicie pomalować, to farba, mamy dwie technologie, technologii grubowarstwowej, tej hemoutwardzalnej, czyli taka masa natryskiwana jest na jezdnię, to jest technologia na nawierzchniach asfaltowych trwalsza, ona dłużej leży, i technologia zwykłą farbą malowana, taką drogową, z posypaniem tymi elementami odblaskowymi,
I jedna i druga, ta masa chemoutwardzalna wytarłaby się pod ruchem na takiej nawierzchni w ciągu 2-3 tygodni. Farba poleżałaby do 2 miesięcy maksymalnie. Także tutaj mając na uwadze, że nie mieliśmy obowiązku oznakowania poziomego, no i wytyczne konserwatora w postaci tego, że taką nawierzchnię narzucił, na której oznakowanie poziome się nie sprawdza, od tego po prostu odstąpiliśmy. Jest to zgodne z przepisami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Ćwik. Przepraszam, że zajmę jeszcze chwilę czasu, ale jestem winien wytłumaczenie panu prezydentowi, dlaczego pytam o stawkę procentową, w jakiej będzie liczyło się oprocentowanie od zadłużenia miasta Zamościa. Panie prezydencie, to nie po to, że faktycznie od dłuższego czasu wskazywałem na ryzyko drastycznego podniesienia stóp procentowych, bo mówiłem cały czas, że te stopy, które mieliśmy, były rekordowo niskie. I widziałem mniej więcej, jakie są czynniki makroekonomiczne, które spowodują wzrost inflacji. Oczywiście nie uwzględniłem czynników zewnętrznych, które też miały znaczenie, których przewidzieć nie mogłem, ale też skala wzrostu stawki WIBOR była faktycznie, biorąc pod uwagę, że to był okres de facto kilku miesięcy, była bardzo wysoka. Ale dlaczego o to pytam? Panie prezydencie, dlatego że w budżecie mamy zaplanowane na drugie półrocze tytułem obsługi zadłużenia kwotę 2 800 000, o ile dobrze pamiętam, pozycję budżetową. Natomiast w związku z tym, że to oprocentowanie nam wzrośnie od 4 do 5% nominalnie, to kwota, którą trzeba będzie dodatkowo wydatkować na obsługę długu, to będzie rzędu 4-5 milionów w drugim półroczu. I te trzeba pieniądze gdzieś znaleźć. I dlatego już wcześniej dopytywałem się o nowelizację budżetu i nowelizację WPF-u, biorąc pod uwagę prognozowaną kwotę odsetek, które będziemy musieli wydatkować, ponieważ im wcześniej to zrobimy, tym będzie to zrobić łatwiej, bo gdzieś będziemy musieli dokonać cięć. Będziemy musieli komuś zabrać, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta, żeby mieć z czego zapłacić odsetki. Bo tak jak nawet pan prezydent sam zaznaczył, że rosną nam koszty w związku z inflacją, że przychody pozostają te same, a ja bym powiedział nawet, że maleją, ponieważ znowu została obniżona stawka podatku PIT, który jest istotną pozycją we wpływach samorządu, bez żadnej rekompensaty na rzecz samorządu w postaci wpływu, które byłyby traktowane jako dochody własne. I tutaj pan prezydent znowu będzie mówił, bo w kieszeniach Polaków zostaje więcej pieniędzy i to dobrze, ale to jest bzdura, panie prezydencie, ponieważ Polacy muszą zapłacić wyższą składkę zdrowotną i tak naprawdę płacą tego opodatkowania więcej niż mniej, a samorządy straciły znowuż pieniądze. I im wcześniej usiądziemy do tego, tym łatwiej będzie nam wygospodarować środki na te wyższe odsetki od zadłużenia. A niestety nie widzę żadnej propozycji zmian w budżecie. No liczę na to, że na sesję sierpniową będzie to już przygotowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni państwo. No, oczywiście, że na sesję sierpniową przygotujemy taką zmianę budżetową i to niestety my się musimy martwić o to. Natomiast co do kwestii, o której mówi pan radny, czyli obniżki podatku od dochodów osobistych, czyli tak zwanego PIT-u. Tyle razy już mieliśmy okazję na tej sali o tym mówić, a jeszcze raz trzeba przypomnieć. W tym roku, szanowny panie radny, nie ma czegoś takiego jak zmieniająca się suma, czy też zmieniająca się składka, która wpływa do miasta. W ubiegłym roku została zmieniona ustawa w tym zakresie, rozporządzenie, które przewiduje równe stałe raty miesięczne i nie ma znaczenia, czy od 1 lipca Polacy rzeczywiście dostaną więcej ze swoich pensji, czy dostaną mniej. Samorząd dostanie tyle samo, więc tutaj się nic nie obniża, panie radny. No. Mówi pan o tym, mam wrażenie, że celowo, po to, żeby wywołać dyskusję polityczną. I dziwię się radnym Prawa i Sprawiedliwości, że nie reagują na tej sali, bo mam wrażenie od kilku sesji, że jedyny, który stara się zdroworozsądkowo tłumaczyć te zmiany, jestem ja. Więc jeszcze raz przypomnę. Prawo w tym zakresie się zmieniło, zostaje więcej w kieszeniach Polaków, a
do budżetu wpływa równa stała miesięczna wpłata z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Agnieszka Klimczuk. Szanowni Państwo, jeszcze wracając do tematu hulajnóg, bo tu koresponduję z mieszkanką, która zgłosiła mi ten problem, czyli parkowanie w obrębie Kościoła Ojców Franciszkanów. Do kogo mają mieszkańcy zgłosić się z tym problemem? Do właściciela terenu, czyli do proboszcza, tak? A czy pan dyrektor wie, czy może tam została wyrażona zgoda? Okej, dziękuję serdecznie. Tak, polecę zgłoszenie się do proboszcza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Ćwik. Panie prezydencie, wspominam o obniżce podatku PIT, który będzie miał wpływ na dochody samorządu, ponieważ nie myślę tylko w kategoriach najbliższego półrocza, ale też następnych okresów. I o ile na ten rok, powiedzmy, ta kwota zostaje zamrożona, to na przyszły rok jak na razie żadnej rekompensaty samorządy nie mają. I obniżenie tej stawki z 19 na 12 na pierwszy rzut oka wygląda cudownie dla podatników, ponieważ myślą, że zapłacą mniej, ale później dowiadują się, że zapłacą jeszcze 9% składki zdrowotnej, której nie mogą odliczyć, a 12,9 to jest 21. I to są fakty. I nie ma co wprowadzać w błąd, że to będzie super obniżka. Natomiast będzie to faktycznie obniżka dla wpływów samorządu, ponieważ samorządy dostaną mniej. I faktycznie może będą jakieś rekompensaty w przyszłości ze strony budżetu państwa, ale na chwilę obecną ich nie ma i dlatego myślę, że powinniśmy się o nie upominać, a nie mówić, panie prezydencie, w mediach, że jest super i że samorządy nie mają problemu z finansami. Bo Zamość będzie miał problemy z finansami, ponieważ my w WPF-ie na przyszły rok mamy zaplanowaną kwotę na poczet odsetek, chyba zdaje się, na poziomie 7 czy 8 milionów już po nowelizacji, a tych odsetek będzie bliżej 20 milionów. I skąd my weźmiemy jeszcze te dodatkowe kilkanaście milionów złotych na obsługę długu w 2023? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości jeszcze raz odpowiem panu radnemu Ćwikowi, że w budżecie nie mamy 2,8 miliona, tylko 5,6 miliona na obsługę długu. Pierwsze półrocze to było dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy, bo zmienia się dopiero w drugim półroczu. I tutaj będziemy nowelizować oczywiście budżet co do drugiego półrocza w sierpniu. Teraz, szanowni państwo, ja jeszcze raz podkreślam. To, ile wpłynie udziału w podatku od osób fizycznych, będziemy wiedzieć wtedy, kiedy Ministerstwo Finansów prześle nam prognozę. I ta prognoza zazwyczaj jest pod koniec roku. Wtedy, kiedy konstruujemy budżet, dostajemy taką prognozę i możemy się do niej odnieść. Zazwyczaj było tak, szanowni państwo, poza jednym rokiem, gdzie była pandemia, że udziały nam rosły. Udziały nam rosły. I ja oczywiście, że w mediach mówię o tych zagrożeniach i nie mówię, że samorządy nie mają problemów, bo mają. Wskazuję też sposób, w jaki je rozwiązujemy, panie radny. Ale też podkreślam wielokrotnie, nawet gdybyśmy uznali, że 12% plus 9 składki zdrowotnej to jest 21, to proszę sobie przypomnieć, ile było w poprzednich latach. Bo wszyscy płaciliśmy składkę zdrowotną, tak? 7%, 7,5%. Ale płaciliśmy ją, panie radny, czy nie płaciliśmy jej? Nie płaciliśmy, rozumiem. Czyli służba zdrowia była finansowana z kredytu. Panie radny, no pana kreatywna księgowość na tej sali pewnie zaskakuje co po niektórych radnych, bo widzę, że się uśmiechają, ale muszę panu powiedzieć, że przedsiębiorcy, a byłem takim, zanim zostałem prezydentem, płacili zawsze tą składkę zdrowotną i nie tylko od swoich wynagrodzeń, bo też na etacie byłem, ale także od prowadzonej działalności gospodarczej i nawet jeśli ją odliczali od podstawy opodatkowania, no to ona była pomniejszona o te właśnie 17%. Dalej ta składka zdrowotna była płacona, panie radny, i była doliczona najpierw do 19% podatku, czy nawet jak ktoś był w drugim progu do 32%, tak?
A teraz pan mówi, że 12% plus składka zdrowotna to jest, nie wiem, więcej. No nie jest więcej, jest mniej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Ćwik. Panie prezydencie, i w ten sposób doszliśmy do dyskusji na temat sposobu opodatkowania i naliczania składek zdrowotnych. No widocznie już za dużo czasu minęło od czasu, kiedy pan sam się tym zajmował i rozliczał pan składkę, ponieważ funkcjonowała ona całkiem inaczej. Faktem było, że po prostu składkę zdrowotną, która była naliczana, odejmowało się od podatku, który był też naliczany. Czyli mieliśmy podstawę opodatkowania, obliczaliśmy od tego podatek według stawki podatkowej i prawie całą składkę zdrowotną, bo tam z małym procencikiem, ułamkiem procentu, którego nie mogliśmy odliczać, resztę składki zdrowotnej mogliśmy odliczyć od podatku. Czyli ona de facto trafiała oczywiście do NFZ-u, nie do Urzędu Skarbowego, ale podatnik ponosił jeden koszt. Natomiast w tej chwili jest naliczana od podstawy opodatkowania i składka zdrowotna, i podatek, i łączne obciążenie dla podatnika się sumuje. Proszę tutaj nie brnąć, bo naprawdę nie ma pan racji. Proszę dopytać księgowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Rafał Zwolch. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Można również powiedzieć, nie ma głupich pytań, są głupie odpowiedzi. Gdy poruszany był temat remontu ulicy, pan oczywiście przytoczył temat kul i mówił o radnych, użył pan mojego nazwiska, że żeby naprawić ten problem, musieliśmy zniszczyć chodnik. Gdyby o tym problemie powiedział jakiś mieszkaniec Zamościa, pan by powiedział inaczej, że rozwiązaliśmy problem, przytwierdzając te kule. Taka jest różnica między moimi wnioskami, a wnioskami innych radnych lub na przykład mieszkańców. Ale zostawmy już te biedne kule. Ja się cieszę, że problem został rozwiązany. Dziękuję dyrektorowi. No i panu też, że się pan tym problemem zajął, ale nie o tym. Szanowni Państwo, 30 czerwca mieszkańcy Zamościa wysłali petycję do prezesa zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego i petycja ta dotyczy planowane inwestycji, budowa linii kolejowej w części dotyczącej tylko Zamościa, bo to byli mieszkańcy Zamościa. Prosili radnych, między innymi mnie, żeby się tym tematem zająć. Ja co mogę zrobić? Dzwoniłem do zarządu CPK, pytałem ich, jak to wygląda z ich strony. Oczywiście dowiedziałem się, że każdy wariant, który będzie wybrany, no to są jakieś cierpienia ludzi i wywłaszczenia. Ja pozwolę sobie zacytować fragment, tylko malutki fragment początku tej petycji. Podczas prowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy nie otrzymali żadnych konkretnych informacji dotyczących negatywnych skutków przebiegu trasy linii kolejowej. Nie przedstawiono również żadnych ekspertyz z zakresu geologii czy inżynierii budowlanej. W szczególności nie zapytano mieszkańców o zakresie i wysokości ewentualnych odszkodowań za utracone, zniszczone czy zagrożone zniszczeniem mienie. A do takich udzielania takich informacji państwo jako inwestorzy jesteście w pierwszej kolejności zobowiązani. Oczywiście petycja jest skierowana do prezesa zarządu, ale szanowni państwo, wydaje mi się, że mało rozmawiamy na ten temat i powinniśmy, jest okazja teraz czy w przyszłości rozmawiać w tym temacie, bo to, co ja się dowiedziałem w zarządzie CPK, no to jeżeli oni wybiorą jeden wariant i z tym wariantem będą jeździć już po tych terenach wybranych, to tak naprawdę już wtedy nie będziemy mieli tak naprawdę tej decyzji już zmieniać. I zobaczcie państwo, że tak naprawdę wszyscy chcemy rozwoju miasta i myślę, że tutaj wszyscy jak siedzimy, łącznie z prezydentem, nie jesteśmy przeciwni tej inwestycji, bo szybka kolej do Warszawy, każdy by takie coś chciał i blokować, no myślę, że jako radni tutaj nie chcemy, ale jako radni miejscy, którzy odpowiadają za mieszkańców, jesteśmy ich głosem, no musimy też w tym temacie rozmawiać. Zwróćcie państwo uwagę, co by było, gdyby linia kolejowa szła przez nasze domy, nasze zabudowania. Tak samo pewnie byśmy się czuli jak i oni, więc nie wiem, może rozmawiajmy na ten temat. Też chciałbym usłyszeć, jakie jest stanowisko miasta, stanowisko prezydenta i spróbujmy, bo nie wiem, czy prezydent chyba nie jest zobowiązany do odpowiadania na tą petycję, bo jest chyba tylko do wiadomości, ale jeżeli prezydent mógłby coś w tym temacie powiedzieć, to bym był wdzięczny.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. No, na temat CPK zabierałem tutaj głos już kilkukrotnie, co najmniej dwa razy. I ubolewam, szanowni państwo, że zamiast merytorycznie pracować nad wariantami, które były w ramach konsultacji społecznych prezentowane na tej sali, myśmy zastanawiali się, bo była taka dyskusja, czy nas stać na to, żeby zrobić tunel pod Zamościem, czy nie. Kwestia kosztów i finansów, dobrej woli, złej woli, wiary obecnemu rządowi, już nie powiem, że Prawa i Sprawiedliwości, ale obecnemu rządowi czy CPK, była ważniejsza nad kwestiami społecznymi. Nie chcę pokazywać palcem, który radny mówił o tym, że lepiej by było, gdyby był wariant zachodni albo wschodni, bo przecież na tunel nie mamy szans. Nie, szanowni państwo. Jeszcze raz podkreślam. Wersja tunelowa w wersji prezentowanej tutaj na tej sali wiąże się z najmniejszą uciążliwością społeczną, bo nie ma niestety takiego wariantu, który byłby zupełnie nieuciążliwy. I między bajki sobie można włożyć, że możemy puścić kolej dużych prędkości z zakrętami wzdłuż LHS-u, który to LHS nie jest przystosowany do dużych prędkości. Geometria tego toru jest kompletnie nieprzystająca do potrzeb kolei dużych prędkości, zarówno jeśli chodzi o odchylenia poziome, jak i pionowe, szanowni państwo, bo technika tutaj jest no, dosyć istotna. Trzeba też pamiętać o tym, że projektowany tor będzie miał dwa szlaki, czyli tak naprawdę będą to dwa tory. Więc szerokość tegoż będzie zdecydowanie większa niż obecnie szerokość LHS-u razem z tą strefą ochronną. Stąd też, szanowni państwo, jeszcze raz powtarzam, że warto było w trakcie konsultacji społecznych optować za wersją tunelową. Ja już naprawdę wiele razy słyszałem, że pomysły typu lotnisko w Mokrem, które chcieliśmy przejąć kiedyś, a dostała gmina i nic nie zrobiła, czy budowa Eski wokół Zamościa, na szczęście bez większych problemów społecznych, ale jednak rozpoczęta, czy też teraz budowa kolei to jest jakaś mrzonka i głupi wymysł wnuka. Bo tak też czytałem w niektórych komentarzach w mediach i u niektórych radnych na profilach facebookowych. Nie, szanowni państwo. To są bardzo ważne, wręcz najważniejsze sprawy dla Zamościa, jeśli chodzi o kwestie komunikacyjne. Czy tu będzie kolej dużych prędkości, czy tu będzie S17, czy droga krajowa nr 74 zostanie przebudowana w standardzie drogi dwujezdniowej, dwukierunkowej, ekspresowej, czy nie? To są naprawdę bardzo ważne, istotne rzeczy. A ja mam czasami wrażenie, że na tej sali to tylko kopiemy się po kostkach, żeby udowodnić, że ktoś jest mądrzejszy od drugiego, no i że jego pomysł jest fajniejszy, bo jest przeciwko wnukowi. No nie. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, wariant z tunelem, pomimo że bardzo drogi, był i jest wariantem najmniej inwazyjnym, jeśli chodzi o kwestie własnościowe ludzkie. I najlepszym dla Zamościa. I to nieprawda, szanowni państwo, że jest tam, nie wiem, 800 milionów, 2 miliardy, 4 miliardy i miasto nie dostanie, bo 2 miliardy na tunel to by skonsumowało połowę pieniędzy na całą linię Strawnik do Zamościa. To jest absolutna, przepraszam za wyrażenie, bzdura na tym etapie, bo dopiero jest robiona koncepcja. Nikt nie wie, jaki będzie rzeczywisty kosztorys, nikt nie wie, jakie będą potrzeby finansowe w tym zakresie. Jeśli ja czytam różnego rodzaju wypowiedzi, czy to pana Marcina Chorały, czy innych z CPK, którzy skalują, w tej chwili już skalują te kwoty, które będą potrzebne, no to wiem, że oni też mogą się mylić, że dopiero faktyczny kosztorys, więcej, oferta wykonawcy pokaże nam, jaki będzie rzeczywisty koszt linii Trawniki-Zamość, a w drugim etapie, bo to jest drugi etap, Zamość-Hrebenne. I wtedy możemy coś powiedzieć, czy Unia Europejska jest w stanie sfinansować to, bo założenia są, że będzie to współfinansowanie z Unii Europejskiej w 85%, czy 15% państwo jest w stanie dołożyć do tego, czy będziemy musieli cokolwiek wyburzać w centrum miasta po to, żeby powstała stacja docelowa między ulicą Pełowiaków a Orridge Dreschera. Moim zdaniem nie. Planiści twierdzą, że nie. Więc rozmawiajmy z tymi planistami, rozmawiajmy z tymi, czy też był czas na to, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, a nie teraz
udowadniać sobie, że coś jest możliwe, a niemożliwe. Kończąc, jeszcze raz podkreślam, kiedy był czas rozmów merytorycznych, stanowisko miasta było jedno. Najważniejsze, przepraszam, stanowisko władz wykonawczych miasta było jedno. Najlepszym rozwiązaniem dla Zamościa jest tunel pod Zamościem. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, radny Cik. Panie prezydencie, wezmę pana w obronę. Szybka kolej nie jest głupim pomysłem pana Andrzeja Wnuka, pana prezydenta Andrzeja Wnuka. Myślę, że z tym się, proszę państwa, wszyscy zgodzimy i to byłoby niesprawiedliwe określenie w stosunku do pana prezydenta. Natomiast zabrałem głos dlatego, że no, odniosłem wrażenie, że to do mnie pan prezydent nawiązywał, kiedy wspominałem o innych rozwiązaniach niż rozwiązanie tunelowe, wskazując, że linia biegnąca od Trawnik, od północy Zamościa, więc nawet nie zbliżająca się w okolice Mokrego czy Żdanowa, mogłaby odbić na wschód wzdłuż linii LHS-u, co nie znaczy, panie prezydencie, po linii LHS-u, tylko wzdłuż, od jej północnej strony, gdzie są jeszcze wolne tereny. Później mogłaby tak biec równolegle do linii LHS-u, tworząc na tym terenie pomiędzy tymi liniami strefę gospodarczą, a następnie mniej więcej za miejscowością Jarosławiec, gdzie jest łuk linii LHS-u, też pobiec łukiem, oczywiście z budową wiaduktu na południe i połączyć się z planowaną linią z wariantem różowym w okolicach granic powiatu zamojskiego i powiatu tomaszowskiego. W mojej ocenie jest to do rozwiązania, ale rozumiem też, że taki wariant nie był przez CPK za bardzo projektowany. Natomiast kiedy pozostawały dwa warianty, a więc wariant tunelowy i wariant z wykorzystaniem miejsca dworca PKP przy ulicy Szczebrzeskiej, tutaj oczywiście mówiłem, że też byłbym w takim wypadku za wariantem tunelowym, tylko że nie wierzę w jego realizację i jeżeli te dwa warianty pozostaną, to obawiam się tego, że inwestor, czyli CPK, wybierze wariant z dworcem przy ulicy Szczebrzeskiej bez wariantu tunelowego ze względu na jego koszty. Natomiast proszę państwa, ja całkowicie rozumiem obiekcje i obawy mieszkańców, którzy boją się o swoje domostwa w związku z przebiegiem linii. Z dwóch powodów. Po pierwsze, tak naprawdę nie wiadomo, którędy linia będzie biegła, więc bardzo dużo osób się obawia, że może to ich dotyczyć, że może to dotyczyć do ich domostw. Ale drugi element to myślę, że jest jeszcze bardziej istotny. Mianowicie w odczuciu społecznym przyjęło się, że odszkodowania płacone przez CPK będą bardzo niskie. I dlatego ludzie się obawiają, że jeżeli dojdzie do wywłaszczenia ich nieruchomości, nie będą mogli nawet za kwotę odszkodowania kupić równorzędnej nieruchomości, czyli po prostu stracą. Jeżeli byłby jasny komunikat ze strony rządu i ze strony CPK, że odszkodowania będą godne i nawet mieszkańcy, którzy zostaną wywłaszczeni, otrzymają więcej niż 100% wartości rynkowej tejże nieruchomości, bo to oni tak naprawdę ponoszą koszt tego dobra wspólnego i nie byłoby problemu, żeby otrzymali wyższe odszkodowania, to na pewno byłby ten sprzeciw społeczny na pewno mniejszy. Zauważmy, że przy drogach ekspresowych nie ma aż takiego sprzeciwu, dlatego że te odszkodowania są w odpowiedniej wysokości i ludzie są w miarę z nich zadowoleni. I gdyby ta sama sytuacja była odnośnie kolei szybkich prędkości, odnośnie CPK, to myślę, że też byłoby mniejsze niezadowolenie społeczne i to, panie prezydencie, podpowiadam, jak będzie pan miał może kontakt z zarządem CPK czy z władzami centralnymi, żeby to wyraźnie wybrzmiało, że te odszkodowania będą w odpowiedniej wysokości. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. No jeszcze raz w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości będę starał się wytłumaczyć, jeśli chodzi o kwestie związane z wywłaszczeniami. Szanowni państwo, no pan radny Sławomir Ćwik jest prawnikiem, doskonale wie, rozumie znaczenie słowa odszkodowanie. Odszkodowanie to jest pokrycie kosztów pewnej szkody. I oczywiście nie ma mowy o tym, żeby pokryć ją więcej niż w 100%, bo ono ma pokryć właśnie tą szkodę. No i niestety pan radny również to wie, że nie może być pokrycia szkody w kwocie mniejszej niż 100%. Ma to być taka kwota, która dokładnie odpowiada wartości szkody. Kto tą kwotę szacuje?
biegły rzeczoznawca. Co się dzieje w przypadku, kiedy ktoś się nie zgadza z oceną biegłego? Idzie do sądu. Sąd w takich sytuacjach przysądza wartość odszkodowania, biorąc pod uwagę opinię biegłego, tego czy kolejnego z listy, czy też biorąc pod uwagę zasadę sprawiedliwości społecznej. Też pan o tym pewnie wie. No ale szanowni państwo, mówię o tym, że mówię jakby tłumacząc to wszystko, bo ja nie widziałem, żeby w ostatnim czasie zostało zmienione prawo dotyczące odszkodowań za przejęte mienie. Zarówno w mieście Zamość, gdzie przejmujemy bardzo dużo działek pod różnego rodzaju inwestycje, czy to w postaci ZRID-u, pod inwestycje drogowe, czy pod inne inwestycje, jeśli zdarzają się infrastrukturalne, płacimy kwoty odszkodowania pełną, nie mniejszą, ale też i nie większą, tak jak powiedział pan radny, powyżej 100%, płacimy tyle, ile rzeczoznawca wyceni. Ktoś, jeśli się nie zgadza, może iść do sądu, mamy takie sytuacje, sądy zazwyczaj biorą stronę biegłego i wypłaca się takie, a nie inne odszkodowanie. A mówię o tym dlatego, że szanowni państwo, w naszym regionie będzie za chwileczkę budowana S17, bo oferty od Zamościa Wschód do Łabuń już są otwarte i wiemy mniej więcej, kto dał jaką ofertę i pewnie kto za chwileczkę będzie tą drogę budował. I tam również będą różnego rodzaju odszkodowania. I one tak samo jak w przypadku CPK będą oparte o przepisy kodeksu cywilnego. Nie ma tu innego wyjścia i żadne prawo, szanowni państwo, jak się sugeruje, że ktoś będzie płacił mniej za dane obiekty, żadne prawo nie stoi ponad kodeksem cywilnym i nad orzeczeniami sądu w tym zakresie. Mówię to, żeby oczywiście uspokoić nastroje. Słyszałem takie wypowiedzi ze strony CPK, gdzie tłumaczono te rzeczy związane z odszkodowaniami. Żałuję, że ta oczywista prawda obiektywna nie przebija się w dyskursie publicznym, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, szanowni państwo, straszenie tym, że komuś zabiorą dom i nie zapłacą, jest kompletnie nieuprawnione. Już pomijam polskie sądy, Trybunał Sprawiedliwości, no ale porozmawiajcie państwo, mamy w urzędzie jednego z pracowników, którego brat pracuje w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy wywłaszczeniach. I on opowiedział mi taką rzecz. Przy budowie S17 z Lublina do Warszawy wywłaszczono kilka tysięcy właścicieli. Wiecie, ile poszło do sądu? Kilku. To znaczy, że te odszkodowania były właściwe, czyli takie, które obejmowały zaspokojenie szkody. I oczywiście ma pan radny rację. Trzeba współczuć tym, którzy zostaną dotknięci przez los, bo linia będzie przebiegała przez ich tereny. Ale zróbmy wszystko, żeby to dotknięcie przez los było dla nich jak najmniejsze. Postarajmy się wybrać taki wariant, który będzie jak najmniej dotkliwy społecznie, niestety. Oczywistym jest, że ta nowoczesność, rozwój będzie pociągał za sobą różnego rodzaju problemy. Ale czy powinniśmy je eskalować? No nie, raczej powinniśmy, naszą rolą jako samorządowców jest jednak tonowanie tych nastrojów. Tłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. I my, szanowni państwo, naprawdę, pan radny był na jednej konsultacji społecznej, minęliśmy się, on przyszedł spóźniony, ja wyszedłem, bo miałem inne obowiązki. My naprawdę mamy co robić. I uważamy, że miasto będzie się rozwijało wtedy, kiedy będziemy wszyscy współpracowali i mam nadzieję, że tak będzie, że uda nam się te duże inwestycje infrastrukturalne również na wschodzie Polski zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Adam Pawlik. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zwykle na komisji dyskutować na tego typu sprawy, z racji tego, że w lipcu tej komisji nie było. Pozwolę sobie tutaj parę spraw poruszyć. Zacznę może od tego, że zwracam się z taką prośbą o uporządkowanie przegląd rond w Zamościu. Między innymi pierwszy z brzegu to rondo Ordynacji Zamojskiej, jak również rondo honorowych krwiodawców. Sytuacja wygląda dosyć specyficznie, mianowicie
jest to ronda, są to ronda zachwaszczone, nieuporządkowane. W związku z powyższym proszę o szybką reakcję odpowiednich służb. Druga kwestia dotyczy drogi wewnętrznej na osiedlu Zamyskiego wzdłuż Elektryka. Również z kostki wychodzą, rosną chwasty, także proszę też o działania analogiczne jak w tych pierwszych sprawach. Jak również o uporządkowanie tej takiej drogi pomiędzy szkołą podstawową nr 4 a przedszkolem. Są tam pobite butelki, spotyka się tam młodzież. Warto byłoby coś z tym zrobić, żeby tak to nie wyglądało i nie pojawiały się jakieś kwestie związane z problemami natury bezpieczeństwa. Co do wypowiedzi pana radnego Ćwika, pozwolę się nie zgodzić. Jako użył słów, że radny prawnik nie może się przebić z tą inwestycją w kontekście drogi wewnętrznej. A nie zgadzam się dlatego, że temat żyje, skoro dzisiaj o tym dyskutujemy. Powtórę ma, jeżeli można taką inwestycji powiedzieć, budzi sympatię radnych i myślę, że ogromne poparcie. I dzisiaj nie pojawia się pytanie, czy inwestycje powstanie, tylko kiedy. Spór jest, szanowni państwo, o kiedy. Jeżeli chodzi o tę kwestię, bym prosił o informację, bo w przestrzeni pojawiają się rozmaite kwoty od kilkuset tysięcy do kilku milionów. W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie, jaki miałby mieć charakter te inwestycje, co konkretnie było robione i jak wygląda wycena. Powtórę, w dzisiejszej dyskusji pojawił się też kontekst inwestycji na osiedlu Zamojskiego. Bardzo bym prosił o przedstawienie sprawy 4 lat, bo temat też budzi dyskusję. Jak kształtowała się właśnie kwota inwestycji na osiedlach osiedlu Zamojskiego z perspektywy ostatnich 4 lat, a jak na pozostałych osiedlach w mieście. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Dariusz Zagrański. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Chciałbym poprosić jeszcze miejskiego rzecznika konsumentów o uzupełnienie interpelacji. Ja z panią rzecznik już rozmawiałem w tym temacie i chodzi o uzupełnienie interpelacji odnośnie parkingów przy Biedronce i przy PSS usytuowanego przy ulicy Chrubyszowskiej. Następny wniosek, taki luźny właściwie, kierowany tutaj do wypowiedzi pana radnego Franciszka Josika i poruszonego dzisiaj tematu wyboru dyrektora w drugim LO. Panie radny, no dzisiaj pan mówił o matematyce w pewnej swojej wypowiedzi, natomiast potem ten wynik matematyczny, jak gdyby pan kwestionuje w drugiej wypowiedzi przy wyborze dyrektora drugiego LO. To musi, w moim przekonaniu, musi się pan zdecydować, która matematyka jest dla pana słuszna. Następnie chciałbym tutaj nawiązać też do wypowiedzi pana radnego Janusza Kupczyka, bo to jest bardzo ważny temat dla mieszkańców Zamościa, dla Stowarzyszenia Zamojszczyzna i my jako radni może wyszlibyśmy z taką inicjatywą, nie obciążając budżetu miasta, bo rzeczywiście sytuacja finansowa miasta może być z perspektywy przyszłości ciężka. Miejmy nadzieję, że taka nie będzie, ale też taką hipotezę trzeba postawić. Więc może nie obciążajmy budżetu miasta, panie radny. Może pan wyjdzie z tą inicjatywą uchwałodawczą, projektu uchwały obniżenia diet radnym i z obniżenia diet radnym przeznaczmy kwotę, odpowiednie kwoty zaoszczędzone właśnie dla takiego szczytnego celu, jakim jest wsparcie Stowarzyszenia Zamojszczyzna. I szanowni państwo, następny aspekt związany tutaj już nawiążę do dróg. Ja rozmawiałem z panem dyrektorem Zarządu Dróg Grodzkich. Niemniej jednak ja państwu nie przeszkadzałem. Czy państwo tak ciągle musicie akurat mi przeszkadzać? Ja nie wiem, chyba nie lubią pana radnego słuchać. Może nie lubią, tak? Albo celowo, boją się o wyniki wyborcze. Szanowni państwo, nawiązując do ulicy Polnej, to prośba mieszkańców tej ulicy, a także i moja, panie dyrektorze, wniosek o tutaj dostrzeżenie w końcu tych dziur, które tam się znajdują i prosiłbym o ich zniwelowanie, tak, i położenie tam w tym miejscu nowej nawierzchni asfaltowej. I także poruszę kolejny temat,
kontenerów przy ulicy Lwowskiej, konkretnie przy bloku 21, przy ulicy Lwowskiej. Nawet ci przeciwnicy tak zwani, którzy byli do tej pory nieprzesuwania tych kontenerów, teraz dostrzegają duży problem w zakresie komunikacji, a także estetyki. I ja wiem, że tutaj już jakieś tam wstępne decyzje zostały, panie dyrektorze, podjęte i prosiłbym o wskazanie, najlepiej na piśmie, kiedy pan przystąpi do realizacji przesunięcia tych kontenerów w głąb parkingu, bo takie ustalenia prawdopodobnie były. I na koniec mojej wypowiedzi tutaj jeszcze takie dwa wnioski, może ja się spytam pana prezydenta, czy pośrednio, czy bezpośrednio miasto uczestniczy w wsparciu Zamojskich Dni Przyjaźni, czy też nie. Mówimy tutaj o, powiedzmy, tym zakresie finansowym, czy też marketingowym. I czy jest stać miasto w tym zakresie, żeby wspomóc tą inicjatywę, czy też nie. A jeżeli tak, no bo ja wiem, że stowarzyszenie otrzymuje prawdopodobnie wsparcie finansowe. I jeszcze jeden wniosek taki luźny, adresowany do pana radnego Sławomira Ćwika. Ja widzę, że pan radny dzisiaj na dzisiejszej sesji czuje się dobrze i ta sesja panu radnemu służy. Także ja dziękuję za to, że pan mnie pochwalił na początku sesji. Dziękuję bardzo. Ad vocem radna Pińczuk. Chciałabym się odnieść do wypowiedzi pana radnego. Jeżeli chodzi, pan radny ma niestety taką przywarę zaglądania do czyichś portfeli, tak, rozliczania innych osób. Niech się zajmie swoimi finansami. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie, jest finansowane właśnie przez pana radnego Kupczyka i panią radną Agnieszkę Klimczuk. Jeżeli chodzi o Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, który jest oficjalnym dniem 30 lipca, chcieliśmy to podkreślić i również jakby zwrócić uwagę, jak ważne są przyjaźnie międzyludzkie, międzynarodowe. Tutaj zwróciliśmy się tylko o udostępnienie placu, terenu rynku wodnego. Oczywiście jako stowarzyszenie nie dostajemy żadnego finansowania z Urzędu Miasta. Poprosiliśmy tylko i wyłącznie o udostępnienie płotka, zagrody dla alpak, które zostaną wynajęte, sfinansowane przez Lokalnie i Globalnie stowarzyszenie. Również animacje dla dzieci, wszystkie inne kwestie zostaną sfinansowane przez Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie. Zapraszamy, można się dołączyć i również wesprzeć stowarzyszenie w działaniu. Zapraszamy bardzo serdecznie pana radnego. Jeżeli chodzi o kwestie finansowania stowarzyszeń, wspieramy jak najbardziej Eurofolk, wykupujemy bilety na scenie. Każdy ma swoje jakieś priorytety. My tutaj angażujemy się, prowadzimy stowarzyszenia, inicjatywy, czy Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie i finansujemy inicjatywy, które są bliskie naszemu sercu, a miasto ma programy i finansuje w ramach budżetu miejskiego również stowarzyszenia w o wiele większym i może czasami wydawać by się mogło ważniejszym wymiarze dla miasta. I tutaj finansowanie, wniosek pana radnego Kupczyka odnośnie finansowania czy dofinansowania Eurofolku według mnie jest bardzo słuszny, ponieważ rozmawiając z przedstawicielami stowarzyszenia, które je prowadzi, no niestety twierdzą, że ten budżet jest za mały, tych pieniędzy mają za mało. Kiedyś z takich informacji zespołów, które występowały, było 7, 8, teraz było tylko 4, więc może trzeba pomyśleć o jakimś wsparciu, aby ten repertuar był o wiele szerszy, a to jest naprawdę bardzo, bardzo duża atrakcja przyciągająca wielu turystów do Zamościa.
Na razie dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Marek Walewander. Panowie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja nie będę oceniał wypowiedzi poszczególnych radnych, bo każda wypowiedź była w zakresie, w którym poruszali temat, była zasadna. Ja mam takie kilka takich spraw do pana prezydenta, co chodzi o bardzo krótkie takie pytania, co chodzi o przejście dla pieszych na ulicy Chrubieszowskiej, czy ono już jest zakończone, obok osiedla Małe Ciche, to które wcześniej poruszane było, co chodzi o wsparcie Zamojszczyzny, to niekoniecznie muszą być, panie kolego radny, diety. Myślę, że każdy z radnych w jakiś sposób uczestniczy wspierając Zamojszczyznę, chociażby oddając 1% swego podatku. Druga sprawa tu do pana dyrektora Wydziału Oświaty. Dlaczego plac zabaw przy szkole numer 4 w okresie wakacyjnym jest zamknięty? Jest prośba mieszkańców. Nie wszystkie dzieci wyjeżdżają na obozy, kolonie i tak dalej. Chciałyby tam też mamy z dziećmi chodzić na ten plac zabaw. Co chodzi o centralny port komunikacyjny. Mi się wydaje, panie prezydencie, tak jak tutaj radny powiedział Ćwik, że to nie zależy to od pana, tak jak rozumiemy, bo taka jest prawda. Ale wydaje mi się, że konsultacje, one nie do końca spełniły oczekiwania ludzi, bo chodzi o to, że przez niektórych mieszkańców, który będzie przechodzić przez posesję, czy przez grunty, czy niektórzy obawiają się wywłaszczenia z uwagi na tą szybką kolej. I to najwięcej budzi takiej kontrowersji mieszkańców gmin przyległych przy mieście. Aczkolwiek też i w mieście są bardzo duże obawy. I tutaj przejazd tunelowy to jest jak najbardziej bardzo dobre rozwiązanie. I jeżeli już będzie, a nie ma wybranego wariantu, bo tak mówi się o jednym wariancie, o drugim wariancie i nie wiadomo, którędy ten wariant, jeden przychodzi przed zalew, drugi przychodzi obok zalewu i w końcu nie jest to jasno określone, którędy on ma przebiegać. Bo ja mam na przykład pytania, na przykład z jednych działek w mieście, z drugich działek w mieście, którędy prawdopodobnie, że będą przychodzić przez ogródki działkowe. Jedni mówią, tak jak powiedziałem, przez zalew. Gdy to nie zostanie ustalone i nie będą poproszeni mieszkańcy celem ustalenia i właśnie kryteria tam określone powinny zostać, jakiej wysokości będą odszkodowania, bo to też nie jest do końca powiedziane. Mówi się, że będzie to w miarę dość dobrze będą te płatności wychodziły za wyburzenia i za przyjęcie tych gruntów. No ale też do końca nikt nie wie. Co chodzi o to, że, o te, właśnie ten CPK, to myślę, że jest za mało tutaj, bo to była taka troszkę konsultacje i na tych konsultacjach było część ludzi, których to dotyczy, a część ludzi przyszło tak no, dla orientacji, żeby się zorientować, czy to powstanie. Bo tak jak tutaj koledzy radni wcześniej powiedzieli, że CPK i ta szybka kolej dla Zamościa jest niezbędna dla rozwoju. I tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, nikt jako nas, jako Rada Miasta nie neguje, że absolutnie nie może to przebiegać przed Zamość czy w okolicach bardzo bliskich Zamościa, bo jest to na pewno szansa dla rozwoju miasta Zamościa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Ćwik.
Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Zacznę od sprawy ważniejszej, czyli nawiążę jednak do tej wypowiedzi Pana Prezydenta odnośnie tych odszkodowań, że to są według wartości rynkowej. I tego właśnie, Panie Prezydencie, mieszkańcy się boją. Ponieważ przyjęcie wartości rynkowej przez mitycznego rzeczoznawcę, który tak jak nawet widzieliśmy na przykładzie nieruchomości miejskich, potrafi no przedziwnie wycenić nieruchomość. Ja przypomnę tylko to, co mieliśmy na ostatniej sesji. Dwie przylegające do siebie działki w strefie. Rzeczoznawca wycenia na 130 zł za metr. Zaraz obok działka jest sprzedawana po cenie rynkowej 200 zł za metr. 50% różnicy. Bez wyceny rzeczoznawcy. I tego mieszkańcy się obawiają. I myślę, że rządzący też sobie zdali z tego sprawę, dlatego że w czerwcu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w sprawie właśnie wywłaszczeń pod CPK i myślę, że to warto jest mieszkańcom powiedzieć, żeby obawiali się trochę mniej. I ta nowelizacja przewiduje, że owszem, będzie to wyceniane po wartości rynkowej, natomiast dodatkowo każda osoba, której nieruchomość będzie wywłaszczana, otrzyma bonus w wysokości 10% tej wartości wywłaszczanej nieruchomości i 20% od budynków, które są na nieruchomości. I to będzie taki bonus na przeprowadzkę, na poniesienie jakichś dodatkowych kosztów związanych choćby z zakupem nowej nieruchomości. Czyli tutaj wiemy, że to będzie więcej niż wartość rynkowa, jeżeli ta nowelizacja przejdzie, no a zakładam, że z tym nie będzie problemu. Druga kwestia, oczywiście zostaje otwarta droga do sporu przed sądem, że mogą osoby wywłaszczone, w tym przedsiębiorcy, domagać się pokrycia szkody rzeczywistej, a więc kiedy na przykład utracili zyski, przychody w przyszłości w związku z koniecznością zakończenia działalności pod danym adresem. Tutaj sąd będzie rozstrzygał do ewentualnej kwoty straty rzeczywistej. I to, co jest istotne, myślę, że dla osób, które zamieszkują na przykład nieruchomości, które będą wywłaszczane i obawiają się, że za tą wartość rynkową nieruchomości nie będą mogły kupić żadnego nowego domu czy mieszkania, to jest przewidziane, że mogą otrzymać dodatkowe pieniądze w wysokości nawet do 100% tej wartości rynkowej nieruchomości na odtworzenie swoich potrzeb mieszkaniowych. I to będzie dedykowane dla osób, które stale zamieszkują te nieruchomości wywłaszczane i mają do nich prawo. I myślę, że to trzeba mieszkańcom mówić, ponieważ o ile ja z ostrożnością oczywiście podchodzę do tego, czy ten projekt zostanie zrealizowany przez ekipę rządzącą, bo sukcesów na razie brak, ale oceniam też z punktu widzenia zamościanina, osoby z Zamościem związanej, że byłoby to na pewno dla Zamościa i dla regionu korzystne, abyśmy mieli w końcu szybkie połączenie kolejowe z centrum kraju, żebyśmy przełamali w końcu ten podział na zabory i to, że nie było u nas rozwiniętej sieci kolejowej. I tutaj jestem jak najbardziej za. Odnosząc się tylko krótko też do wypowiedzi pana radnego Zagdańskiego, i do wypowiedzi pana przewodniczącego, no ja myślę, panie przewodniczący, że nie ma nikogo, kto nie lubiłby radnego Zagdańskiego, wszyscy go jak najbardziej lubimy. Ja też szczerze właśnie dziękowałem za to, że dzięki radnemu możemy się w lipcu spotkać i podyskutować, bo sami państwo widzicie, ile ważnych spraw dla mieszkańców, dla miasta poruszyliśmy i to będzie na pewno z korzyścią dla wszystkich. Dziękuję. Ja myślę, że personalnie większość lubi pana radnego, nie lubi jego wypowiedzi. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. No, cieszę się bardzo, że pan radny Sławomir Ćwik zauważył pewną sprawczość tego rządu. Za chwileczkę temu zaprzeczył, ale no, powiedział, że projekt pewnie przejdzie. Dlatego o tym projekcie, szanowni państwo, nie mówiłem. Bo poza kwestią odszkodowania, pan radny zgrabnie przeszedł do innej kategorii, czyli do zadośćuczynienia. Te 10-20%, o których mówimy, to jest zadośćuczynienie, szanowni państwo, za pewne niedogodności, które się wiążą z przeprowadzeniem inwestycji celu publicznego, jakim jest budowa połączeń kolejowych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. I wtedy, kiedy rząd skieruje ten projekt do Sejmu, a Sejm przyjmie ten projekt i będzie można mówić, to myślę, że wtedy trzeba by było wszyscy, jak jesteśmy na tej sali, właśnie powiedzieć, że poza
uczciwym, rzetelnym odszkodowaniem, które należy się zgodnie z prawem cywilnym, będą jeszcze zadośćuczynienia. I to jest podstawa. Jeśli takie prawo wejdzie w życie, myślę, że i zarówno pan radny Ćwik, jak i ja będziemy pierwsi o tym mówić. Natomiast naprawdę nie należy demonizować tej sprawy, pomimo że wbrew pozorom protesty społeczne okolicznych gmin pomagają nam, jeśli chodzi o kwestię wyboru tunelu pod miastem. Tak paradoksalnie to wygląda, ale naprawdę nie należy tego demonizować, bo szanowni państwo, no, musimy jednak brać pod uwagę, że interes społeczny większości mieszkańców to jest właśnie ta kolej dużych prędkości. Dużych prędkości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Dariusz Sagdański. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, moje wypowiedzi są zawsze merytoryczne i szczere, dlatego może niektórych radnych tak bardzo bolą. No, natomiast nawiązując do wypowiedzi pani radnej Agnieszki Klimczuk, ja nie wiem, dlaczego pani radna tak agresywnie na początku swojej wypowiedzi zareagowała. Ja nie zwracałem się do pani, ja zwracałem się do pana prezydenta. Natomiast no, chciałbym pani podziękować za to, że jest ta inicjatywa, być może, że jest tak, i dziękuję za zaproszenie, tak, że do tej inicjatywy się przyłączę. Natomiast mam nadzieję, że uzyskam odpowiedź od pana prezydenta, może nawet na piśmie, czy to stowarzyszenie jest wspierane, czy też nie, w jaki sposób. Natomiast wydaje mi się, nawiązując do wypowiedzi pana radnego, a nawet jestem przekonany, pana Marka Walewandra, że ta inicjatywa o obniżeniu diet radnym i wsparcia za mężczyzny jest najbardziej zasadna i słuszna. I mam nadzieję, że pan radny Kupczyk jako inicjator dzisiejszej wypowiedzi w tym zakresie podejmie ten projekt uchwały. Ja z chęcią pod tym projektem uchwały, z wielką chęcią się podpiszę. I na koniec mojej wypowiedzi chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana radnego jeszcze Ćwika. Dzisiaj możemy sobie te uprzejmości składać. Jeszcze raz dziękuję. Natomiast panie radny, chciałbym panu zwrócić uwagę, że składki zdrowotne zawsze były płacone i są płacone przez podatników Polski. I to jest jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt porusza pan tutaj bardzo ważny dla lokalnej społeczności, dla mieszkańców miasta. Tylko ja nie wiem, czy właściwym adresatem jest tutaj pan prezydent, czy też radni Rady Miasta, bo generalnie uważam, że takie spotkanie w kwestiach tych merytorycznych, o których pan tutaj, które to tutaj podnosi, powinno się odbyć z panem ministrem Horałą. Także tutaj jakby zaprosił pana do tej inicjatywy, żeby na ile się da, to myślę, że pan prezydent też panu pomoże, czy pan Błażewicz, który jest pełni obowiązki przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu, pomoże nawiązać kontakt z panem ministrem i wtedy te szczegóły, o które pan pyta, byłyby dla pana bardziej może merytorycznie wyjaśnione, bo no dzisiaj ani rzecznikiem nikt nie jest z PiS-u. Ja nie jestem tutaj, powiedzmy, też rzecznikiem, żeby było zrozumiałe, bo pan prezydent może oczekiwał od kogoś innego wypowiedzi ze strony Prawa i Sprawiedliwości, innego radnego. Natomiast no, rzecznikiem też nie jest pan prezydent. I gdyby pan podjął taką inicjatywę, to w moim przekonaniu na pewno mógłby pan liczyć na tą pomoc ze strony pana prezydenta, żeby z panem ministrem nawiązać kontakt i być może też ze strony pana przewodniczącego Błażewicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zawiodłem się panie radny na panu. Zawsze pan zapraszał sam osobiście, a teraz zrzuca to pan na radnego Ćwika. Więc myślę, że postaramy się tak zaprosić osoby decyzyjne. Jeżeli chodzi o Zamojszczyznę, myślę, że jest zdecydowanie szybszy sposób, jeżeli ktoś chce wesprzeć i również bardzo to popieram, tak, wykonanie przelewu na konto Stowarzyszenia Zamojszczyzna, to jest dosłownie 2 minuty w dzisiejszych czasach, więc jeżeli ktoś chce, to serdecznie bez uchwały zapraszam do wsparcia tego stowarzyszenia. I teraz takich rzeczy troszeczkę bardziej przyziemnych do dyrektora Nowaka. Prośba, jeżeli chodzi o światła na skrzyżowaniu ulicy Namysłowskiego i Klińskiego,
te światła całą dobę funkcjonują. Czy można było zrobić tak, żeby po godzinie 22, kiedy już tego ruchu nie ma, tutaj prośba jest od taksówkarzy z Zamościa, żeby te światła się wyłączały i włączały, czy to o godzinie 5 czy 6 rano, jak ruch się zaczyna, bo po prostu stoją cztery zmiany świateł, tak one sekwencyjnie idą sobie bez sprawdzania natężenia ruchu. To tak gwoli sprawdzenia, czy jest to możliwe. Jeżeli jest to prośba o tam niebezpieczeństwo, myślę, że nie będzie w tych godzinach. Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu w tym punkcie. Przechodzimy do punktu interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić interpelację bądź zapytanie? Proszę bardzo, radny Franciszek Josik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem podziękować Panu Prezydentowi za udzieloną odpowiedź na interpelację odnośnie kładki. Dzisiaj dużośmy mówili o tunelach, a ja będę mówił tylko o skromnej kładce nad rzeką Łabuńką, a szczególnie o finansach. Mówiliśmy tu o odszkodowaniach, rekompensatach. Panie Prezydencie, w Pana odpowiedzi powraca Pan do tego, że wskutek złej współpracy inwestor się z tego wycofał. Na sesji Pan mówił już ustnie w ten sposób, mianowicie, że to wiązane było z tym, że coś za coś. Czy tak jakby się, proszę Państwa, żeby to kładkę inwestor nam obiecał, a my w zamian za to pozwolimy budować na ulicy Wyszyńskiego. No nie, to nie był ten czas. Zresztą pan radny Ćwik zwracał na to uwagę i dlatego chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że to nie jest tak. Natomiast na pana odpowiedź, że prezydent nie ponosi odpowiedzialności za brak pisemnego porozumienia, które nie jest wymagane prawem, ani o zawarcie którego organ uchwalczy nie wnosił, to ja chciałem wrócić do sesji z 28 sierpnia 2019 roku. Pan radny Sławomir Ćwik mówił, cytuję, zwracał się do dewelopera. Czy rozważali Państwo zasadność inwestycji w dodatkową kładkę pieszo-rowerową łączącą chodnik wzdłuż ulicy Lipskiej? Dziękuję. Przedstawiciel dewelopera odpowiedział, cytuję, na tym etapie było to, nie było to poruszane, nie jest wykluczone, co będzie dalej. Ale tutaj na wszystkie rozwiązania jest inwestor otwarty i to wyjdzie w toku uzgodnień. Zabrał głos pan prezydent i odpowiedział. I tu, panie prezydencie, i to już nie pan informował, ale utwierdzał nas w przekonaniu. Cytuję, co pan powiedział. Natomiast rozumiem, że na etapie wydawania pozwolenia, czy też zgody na użytkowanie tych lokali, budynków, będziemy dbali na pewno o tę kwestię komunikacyjną, o której mówił pan radny Ćwik. Deklaruję, że nasze służby, jeżeli chodzi o kładkę, na pewno taki wymóg postawi inwestorowi. Dziękuję bardzo. To są słowa pana prezydenta. I dlatego, panie prezydencie, chciałbym, aby pan ewentualnie tę odpowiedź sprostował, bo nigdy nie jest, człowiek każdy się może mylić, coś możemy zapomnieć, każdemu nam się zdarzy. Ja myślę, że zarówno te słowa, jak i ta deklaracja inwestora o tej budowie kładki upoważnia nas do tego, aby wystąpić o inwestora, aby sfinansował tę kładkę. Słuchajcie, to nie chodzi o drobne pieniążki. To chodzi niedużo, to około 1 000 000 zł. I teraz pytanie, czy wyłoży inwestor, czy wyłożą mieszkańcy Zamościa. I tylko o to mi chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. No, trudno, żebym mówił inaczej niż ustnie, więc odpowiem ponownie ustnie panu radnemu. Szanowni państwo, no, słyszeliście przed chwileczką wyciąg z protokołu, bo rozumiem, że to jest wyciąg z protokołu, tak, panie radny? Tak. To jest wyciąg z protokołu, gdzie przedstawiciel inwestora nie wykluczył takiej możliwości, a ja zdaniem pana radnego utwierdziłem w przekonaniu, powiedziałem, że jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście będziemy inwestora do tego namawiać czy też skłaniać. I dalej to robiliśmy. Natomiast proszę mnie nie obciążać odpowiedzialnością za to, co mówi inwestor. I sugeruję, panie radny,
żeby pan jednak porozmawiał z inwestorem. Jest pan przewodniczącym bardzo ważnej komisji. Mówi pan o tym, że dbajmy o finanse, pan jest przewodniczącym komisji budżetowej. Dlaczego pan inwestora nie zaprosił na swoją komisję, nie zapytał, dlaczego jest tak, a nie inaczej? Przecież to państwo wydajecie decyzję w zakresie Lex Developer, nie ja. Ja tam nigdzie nie widziałem w tym stenogramie, który pan przeczytał z protokołu, zobowiązania władzy wykonawczej do tego, żeby takie porozumienie podpisać. Jest deklaracja inwestora, który nie wyklucza, czy przepraszam, przedstawiciela inwestora, który nie wyklucza takiej możliwości i moja deklaracja, że jeśli coś takiego będzie możliwe, będzie ze strony inwestora wniosek, to my zrobimy wszystko, żeby to wypełnić. I tylko tyle i aż tyle. Natomiast jeszcze raz sugeruję i mówiłem to na poprzedniej sesji. Jestem zdumiony tym, że z inwestorami w tym mieście rozmawia się poprzez prokuraturę, czy przez media, czy na sesji, a nie bezpośrednio. A nie bezpośrednio. Pan jako radny funkcyjny ma instrumenty do tego, żeby działać, panie radny. Więc proszę pana po raz kolejny, żeby pan nie obciążał mnie winą, bo mojej winy tu nie ma żadnej. Tylko żeby pan wziął się do pracy, zaprosił inwestora i zaczął z nim rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ad vocem radny Cichy. Panie prezydencie, to chyba nie tak. Bo faktycznie z tego stenogramu, który przytoczył pan radny Josik, i tutaj pan radny Josik wykonał naprawdę rzeczywistą pracę. Przejrzał sesję, odnalazł wypowiedź radnego, inwestora i wypowiedź pana. I tam nie było w pana wypowiedzi, że jeżeli inwestor złoży wniosek, no to pan coś zrobi. Nie. Pan bardzo wyraźnie zadeklarował, że podległe panu służby, czyli wydziały Urzędu Miasta, na etapie bądź to wydawania pozwolenia na budowę, bądź pozwolenia na użytkowanie lokali, wymogą na inwestorze poprawę komunikacji osiedla z miastem. Czyli taką deklarację pan złożył. I teraz ja też składam formalny wniosek o udostępnienie korespondencji z inwestorem w tej sprawie, ponieważ postępowania administracyjne wymagają formy pisemnej. I prowadzenie korespondencji z inwestorem nie ma polegać na spotkaniach towarzyskich i na telefonach, tylko na tym etapie, kiedy chodzi już o wymierne koszty i realizację kolejnych zadań powinno być sformalizowane na piśmie. W związku z tym proszę o udostępnienie, czy były kierowane pisma do inwestora, że w związku z ubieganiem się o pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie budynków, lokali w budynkach, jak zostanie poprawiona komunikacja z miastem. Ponieważ ja nie wiem, jak często pan korzysta z tej części miasta. Ale naprawdę korzystanie przez mieszkańców z tego mostu na ulicy Lipskiej, bardzo wąskiego przejścia, ja obawiam się, że wcześniej czy później tam dojdzie do wypadku. Tam jest naprawdę niebezpiecznie. Myślę, że to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w mieście w tej chwili. To, że do tej pory nie doszło do wypadku, to pewnie zawdzięczamy ostrożności korzystających i pieszych, i kierowców. W zimie praktycznie, jeżeli są opady śniegu i śnieg jest zrzucony przez pługi na to przejście, tam przejścia nie ma. W lecie z kolei jest dużo większy ruch, ponieważ nawet i w tej chwili korzystało bardzo dużo rowerzystów, korzystało trochę pieszych, osoby korzystające też z ogródków działkowych. W tej chwili dochodzi jeszcze kilkaset osób, które będzie mieszkało w tych lokalach na nowym osiedlu. Ta kładka jest tam konieczna. Także ja wziąłem za dobrą monetę tą pana deklarację o tym, że zostanie wymuszone na inwestorze, że ta kładka powstanie. Nie wiem, co później się zadziało, że zostało od tego odstąpione, ale mówię, liczę na to, że mamy tą korespondencję z inwestorem ze strony miasta, co się działo w sprawie kładki. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. No, ja... Panie radny, wypraszam sobie sformułowania typu spotkanie towarzyskie.
Jeśli inwestor przychodzi we wtorek na dzień przyjęcia interesanta, to nie jest to spotkanie towarzyskie. Być może pan w pracy odbywa spotkania towarzyskie, ale ja w pracy pracuję. Więc wypraszam sobie, naprawdę nie powinien pan używać takich sformułowań. Panie radny, jeszcze raz proszę o to, żeby pan jednak szanował drugą stronę, bo jeśli pan wymaga szacunku i domaga się tego szacunku, no to w drugą stronę też to działa, naprawdę. Więc jeszcze raz panu odpowiadam. Co do inwestora, to proszę zaprosić tego inwestora, bo mi inwestor przekazał i ja to państwu przekazuję. Przekazuję informację, że ze względu na złą współpracę z Radą takiej inwestycji nie wykona. Koniec, kropka. Ale nie jestem adwokatem inwestora, ani też myślę, że nie mam umocowania prawnego, żeby być adwokatem państwa w tym sporze, bo tak jak mówiłem, nie ma żadnego polecenia w tym zakresie, umowy podpisanej, niczego na piśmie, żebym miał bronić czyichś interesów i iść za to w ogień. Ja bronię interesów mieszkańców, panie radny, więc staram się tą kładkę zrealizować, znaleźć pieniądze, zaprojektować i wybudować. Bo pan dużo mówi o bezpieczeństwie. A wie pan, jakie było najniebezpieczniejsze miejsce w Zamościu, jeśli chodzi o wypadki śmiertelne? To rondo, które budowaliśmy przy drugim liceum, z którego się pan tutaj no, dworował, co do tempa budowy, sposobu budowy. To są naprawdę prawdziwe problemy mieszkańców, a nie to, czy przejście przez most na ulicy Lipskiej, który odziedziczyliśmy przez wiele lat, jest szerokości dwóch osób czy jednej osoby. Oczywistym jest, że staramy się poprawiać tę bazę. Ale to nie jest tak, panie radny, że zrobimy wszystkie zaniedbania poprzednich lat w ciągu jednej czy dwóch kadencji. To wymaga naprawdę czasu i pieniędzy, bo pan za chwileczkę powie, że zadłużamy miasto. Bez tego się po prostu nie da zrobić wszystkiego. I jeszcze raz apeluję, szanowni państwo, bo mam wrażenie, że zawiązała się dziwna koalicja dwóch panów, Josika i Ćwika, którzy za wszelką cenę chcieliby zasugerować, czy też wtłoczyć mnie w jakieś ramy sporu między inwestorem a radnymi. Nie, panie radny. Ja się w takie zabawy nie bawię. Sugeruję i proszę, żebyście zaprosili państwo inwestora, czy to na komisję, czy to na sesję i z nim szczerze porozmawiali. Bo pewnie rachunki krzywdzą po obu stronach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o ścisłość, tam był zapraszany przedstawiciel inwestora na wszystkie komisje, na żadną, z tego co pamiętam, chyba nie przyszedł. Proszę bardzo, radny Ćwik. Panie prezydencie, to głowy mi nie przyszło pomyśleć, że spotkania, które odbywa pan w godzinach przyjęć w swoim gabinecie, że to są spotkania towarzyskie. Naprawdę. Ja, nie, nic takiego nie powiedziałem. Pan to proszę odsłuchać sobie moją wypowiedź, moją i swoje. Kiedy właśnie sugeruje pan radnym spotkanie z inwestorem. I to odebrałem, że pan sugeruje radnym spotkania towarzyskie z inwestorem. Bo jeśli chodzi o zaproszenia na komisję i na sesję, to tak jak pan przewodniczący powiedział, że wnioskodawca, tenże deweloper, tak jak i każdy inny wnioskodawca w trybie ustawy o ułatwieniach w inwestycjach w budownictwo mieszkaniowe, był zapraszany. Różnica jest taka, że przedstawiciele każdego innego wnioskodawcy na komisję i na sesję przychodzili, a przedstawiciele tegoż wnioskodawcy nie przychodzili. Taka jest różnica, panie prezydencie. I trudno jest rozmawiać z kimś, kto nie przychodzi i nie chce rozmawiać. I nie chodzi tutaj o to, żeby poszczególni radni spotykali się z takim wnioskodawcą na spotkaniach towarzyskich i tam wyjaśniali sprawy, ponieważ to byłoby bardzo nietransparentne. Ja przyznam się, że unikam takich spotkań, ponieważ to miałoby wpływ na moją pracę jako radnego. Ponieważ wolę być bezstronny i opiniować projekty uchwał, czy głosować nad nimi w sposób bezstronny, bez takich dwustronnych spotkań z zainteresowaną stroną. Także też mi zależy właśnie na dobru mieszkańców i dlatego podtrzymuję ten wniosek, czy była jakaś korespondencja między wydziałami a wnioskodawcą. A co do ronda przy drugim ELO, naprawdę można było je wybudować szybciej. I nie zaklinajmy rzeczywistości, że wymagało to 6 czy 7 miesięcy budowa ronda. Można to robić szybciej. Tak samo już nie chce mi się mówić, ale panie prezydencie, naprawdę
wynajmujący lokale przy ulicy Partyzantów, którzy od kilku miesięcy, mam na myśli na przykład ten odcinek między Orlicz Dreschera a ulicą Pocztową. Już tam chodnika nie ma już od kwietnia. Jak oni mają funkcjonować? Proszę się spróbować postawić w ich sytuacji, że oni nie mają klientów, a czynsze muszą płacić. Czynsze, ZUS, podatki, utrzymywać rodziny. Bo ktoś im rozebrał chodnik i nic się tam nie działo. Ja rozumiem, że jest jakiś cykl robót, ale czy naprawdę trzeba było pozbawiać ich chodnika? I w tej chwili się przez miesiące tam nic nie dzieje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. To pan, panie radny, użył słowa towarzyskie spotkania, a nie ja. A ja, jak pan sobie odsłucha dzisiejsze nagranie, wielokrotnie apelowałem o spotkania na komisji, wskazując rolę pana radnego Jasika, czy na sesji. Nigdy nie namawiałem do spotkania towarzyskiego. Więc niech pan zbastuje, proszę, bo te pana sugestie są naprawdę zbyt daleko idące. Natomiast co do kwestii inwestycji, szanowni państwo, jeszcze raz podkreślę. Harmonogramy, praca drogowców wymaga naprawdę zrozumienia, ale też i swego rodzaju, no może nie wsparcia, nie podziękowań, ale takiego zwykłego ludzkiego odruchu życzliwości. Oni mają swoje wytyczne wynikające z różnego rodzaju przepisów i je wykonują. Jeśli pan radny twierdzi, że wybudowanie ronda w 6 miesięcy, czy w 4, czy w 5 miesięcy z rozbiórką dwóch kamienic, z przebudową osi jezdni, z przebudową infrastruktury podziemnej, to jest długi okres, no to co ja mogę powiedzieć o, nie wiem, Lublinie, gdzie tego typu prace trwają 2 lata? Mam czasami wrażenie, że nie doceniamy tego, co się dzieje na naszym podwórku. Musimy pokazać, jak jest gdzie indziej, żeby docenić, czy też z daleka popatrzeć i powiedzieć, jest OK. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, szanowni państwo, w tym mieście staramy się, żeby prace szły szybko. Nie chcę wspominać dawnych czasów, gdzie na jednym projekcie 2 lata nic się nie działo. Nie widzieliście państwo ani jednego robotnika. Przyjedźcie się państwo, ja dzisiaj byłem na ulicy Partyzantów, przyjedźcie się, zobaczcie, ile tam pracowników pracuje codziennie. Na przebudowie mostu na Szczebrzeskiej nawet w niedzielę pracowali. Pan tego nie rozumie niestety, ale ja proszę pana, żeby jednak pan szanował ludzką pracę, bo ona jest dla miasta bardzo cenna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Marek Walowany. Panowie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Panie prezydencie, ja wierzę, że dołoży pan wszelkich starań, żeby to przejście, ta kładka już od kilku lat, która jest poruszana, powstanie przed zimą. Z racji tej, że jak osiedle, które powstało, tam już będzie zasiedlone, to ruch będzie większy. Naprawdę tam jest, zresztą pan prezydent tamtędy przyjeżdża, to widzi pan, jakie tam są możliwości przejścia. I myślę, że pan prezydent spowoduje to, żeby przed zimą ta kładka jednak powstała. I myślę, że pan prezydent spowoduje, że ona powstanie. I jeszcze mam pytanie, na które pytałem o to przejście na ulicy Hrubieszowskiej. Czy tamte kocie oczka będą jeszcze zamontowane na tym przejściu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o kwestię przejścia, to za chwileczkę oczywiście pan dyrektor Nowak odpowie dokładnie. Co do kładki, to oczywiście, szanowni państwo, jeszcze raz proszę. Bo widzę, że coraz więcej radnych jednak rozumie potrzebę rozmowy z inwestorem, a nie działanie pod wpływem emocji. Jeśli państwo jesteście gotowi, to takie zaproszenie warto wystosować na komisję czy na sesję. Naprawdę warto. Nie ma sensu przerzucać się pismami i interpelacjami, bo ja państwu przekażę tylko to, co inwestor chce powiedzieć mi. A jeśli państwo chcecie z nim bezpośrednio rozmawiać, to zróbcie to. Tak jak z każdym innym inwestorem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan dyrektor Nowak. Dziękuję. Panowie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, na ulicy Hrubieszowskiej, na tym przejściu na wysokości bloków osiedla Małe Ciche, my dokonaliśmy montażu
aktywnego oznakowania, które pochodzi z demontażu z ulicy Partyzantów. Kosztów przy tym nie ponosiliśmy, czyli doznakowaliśmy, poprawiliśmy bezpieczeństwo zgodnie z sugestią policji, wykonując to oznakowanie z elementów pochodzących z demontażu. W tej chwili jeszcze musimy, ze względu na to, że to są elementy z demontażu, musimy skalibrować czujki i poprawić akumulatory w jednym z zestawów tych elementów aktywnych. Co do kocich oczek, w tej chwili takich elementów nie mamy i nie mamy na to środków finansowych przeznaczonych. Jeżeli takie środki się znajdą, będziemy o tym myśleć, żeby w tym miejscu to zrobić. Na chwilę obecną doznakowaliśmy to przejście w taki sposób, jak policja sugerowała w opinii do wniosku zarządu osiedla, montując aktywne oznakowanie tego przejścia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Marek Walewander. Ja jeszcze do pana dyrektora. Panie dyrektorze, no z opinii policji to wynikało i jest napisane, że zamontować kocie oczka do tego przejścia. Nie wiem, czemu tak opornie to idzie, to przejście. Czy coś tam się dzieje, że tak Robieszowska tak gdzieś jakieś nie może przebić się cokolwiek. To też należy do miasta. No tak samo jak osiedle Zamojskiego należy do miasta, tak samo Małe Ciche należy do miasta, także wszystkie okalające miasto osiedle należą do miasta i płacą podatki. Także proszę państwa, nie będę mówił zlitujcie się, tylko trzeba podjąć decyzję. Nie ma na to środków. Na bezpieczeństwo, proszę państwa, my nie możemy oszczędzać. My musimy to zrobić. Bo naprawdę to przejście, ono nie jest do końca bezpieczne, to co jest zrobione. Zamontujmy te kocie oczka i zobaczymy, co się będzie działo. Bo informacje przekazane były dla mnie zatrważające w wypowiedziach, że my domagamy się takiego przejścia profesjonalnie, żeby to było wykonane. Odstąpiliśmy, zróbmy to, jeszcze te kocie oczka, niech to będzie, bo tam naprawdę jest ruch i tam jest niebezpiecznie. Panie dyrektorze, bardzo proszę nie oszczędzać na bezpieczeństwie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Zagdański. Szanowni państwo, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi odnośnie inwestycji tak zwanej kładki, to ja państwu wszystkim przypomnę, że spotkanie z inwestorem było w biurze pana przewodniczącego rady. I też panie radny Ćwik, no dzisiaj użył pan takiego stwierdzenia adresowanego do pana prezydenta, żeby mógł wymusić na inwestorze inwestycje. Otóż panie radny Ćwik, nie wiem, co tutaj tak, co pana kierowało, że użył pan takiego stwierdzenia. Pan doskonale wie przecież, że to jest pana wypowiedź wykraczająca poza zakres prawa. No nikt nie może zmusić w żaden sposób inwestora do określonego zachowania czy do zrobienia określonej inwestycji, bo to by było niezgodne z prawem. Można ewentualnie inwestora poprosić, czy wyraziłby taką wolę, czy też nie, ale nikogo nie można, panie radny Ćwik, zmuszać do określonego zachowania, gdyż jest to działanie bezprawne. Dziękuję bardzo. Szantaż. Ty, Sławek, już na każde jakieś takie intrygę odpowiadasz. No ad vocem, Wiesław, jakbyś tam kliknął, bo tu widzę pan prezydent i radny Ćwik. Myślę, że radny Ćwik, proszę, i pan prezydent domknie te wypowiedzi ad vocem. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja już miałem nie zabierać głosu, no ale jeżeli pan radny Zagdański mówi coś, czego ja, zdaje się, nie powiedziałem, co byłoby oczywiście naganne, ja sobie odsłucham, przyznam się, swoją wypowiedź, ale nie przypominam sobie, żebym coś takiego powiedział. Natomiast nie dysponuję, ale prosiłbym radnego Josika jeszcze o przeczytanie tej wypowiedzi pana prezydenta wnuka z sesji z sierpnia 2019, co powiedział wówczas pan prezydent. Ale to, żebym ja powiedział, że pan prezydent ma wymusić inwestycje na inwestorze, panie radny, przesłucham sobie, ale nie kojarzę, żebym tak powiedział. Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, krótko.
jeszcze raz poproszę o to, żebyście państwo mi pomogli. Bo ja na tej sali nie słyszę, naprawdę od wielu, wielu lat, nie słyszę deklaracji, że pomożemy prezydentowi. Co złego jest w tym, żeby zorganizować specjalną komisję budżetową, specjalną komisję samorządu, specjalną sesję, czy spotkanie u przewodniczącego w gabinecie z radnymi, którzy chcą przyjść na temat możliwości współpracy z inwestorem. Co w tym jest złego, nie rozumiem. Bo rozumiem, że pan radny Ćwik ma lubość w tym, żeby mi dokopać. No dobra, okej, możemy sobie tutaj boksować i pan radny Nowakowski ma rację. Czasami aż się dziwię, że pan radny Ćwik tak się rzuca na każdą wypowiedź, niepotrzebnie. Ale szanowni państwo, działajmy dla miasta. Tyle wielkich słów tutaj pada na tej sali o bezpieczeństwie w mieście, o dobru publicznym. Co w tym złego, żeby porozmawiać z inwestorem? Może warto zakopywać jakieś topory wojenne, jakieś problemy, załatwiać w sposób normalny, tak jak się to załatwia w innych miastach, w innych gminach, w innych samorządach. Mieliśmy, szanowni państwo, na tej sali różnego rodzaju uchwały Lex Developer. Za chwileczkę będzie kolejna. Dzisiaj do pana przewodniczącego przesłałem pismo w sprawie ulicy Młyńskiej. I uważam, że państwo jako radni, a my jako władza wykonawcza, mamy w zakresie określonym ustawą wiele obowiązków i możliwości do tego, żeby z inwestorem negocjować. Po to jest ta ustawa. Tam nie ma zero-jedynkowości. Sąd zresztą o tym wielokrotnie w USA w Lublinie mówił. Działajmy dla dobra miasta. Jeszcze raz namawiam także pana radnego Ćwika do tego, żeby jednak zacząć spotykać się, rozmawiać z inwestorami. Z tym, z innym, z kolejnym. Bo wybieranie sobie inwestorów, tych, którzy nam pasują, a tych, którzy nam nie pasują, bo musieliśmy go gdzieś tam w mediach przeprosić za to, że powiedzieliśmy coś o nim złego, to naprawdę do niczego dobrego nie dojdzie. Obrażanie się na inwestorów, czy oni są z miasta, czy oni są spoza miasta, to też do niczego nie doprowadzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Ćwikawoc. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni zebrani i oglądający. Ja naprawdę wcale nie zawsze mam chęć zabierać ten głos ad vocem, ale jeżeli ktoś publicznie stawia mi jakiś zarzut nieprawdziwy, to się do niego odnoszę. Panie prezydencie, jeszcze raz. Ten inwestor, ten wnioskodawca także był zapraszany na komisję i na sesję. Nie przyszedł. Wszyscy inni przychodzili, ten nie przyszedł. I teraz czy radni mają organizować specjalną komisję, specjalną sesję, kierować specjalne zaproszenie do tegoż jednego inwestora, mają go traktować inaczej niż każdego innego i że może łaskawie przyjdzie i zechce porozmawiać? No chyba nie o to chodzi. I ja nie będę się z inwestorami spotykał poza salą konsulatu, gdzie odbywają się komisje i sesje Rady Miasta, ponieważ takie spotkania nie byłyby transparentne. Nie spotykałem się z żadnym i z tym się też nie chcę spotykać. Sklejanie mojej osoby, mojego nazwiska z tym, że musiał kogoś przepraszać, też jest trochę niestosowne, bo nikogo przepraszać publicznie nie musiał. Jeśli chodzi o tego inwestora i tą inwestycję, o której pan mówi najbliższą, będzie miał inwestor przecież okazję być na kolejnej sesji, gdzie wrócą znowuż dokumenty z sądu i będziemy sprawą się ponownie zajmować. Ciekawe, czy przyjdzie. No może trzeba specjalnego posłańca wysłać ze specjalną wiadomością według sugestii pana prezydenta. Ale myślę, że inwestor na pewno śledzi, co dzieje się z jego wnioskiem i wie dokładnie i doskonale, kiedy odbywają się komisje, kiedy odbywa się sesja Rady Miasta, gdzie jest rozpatrywany ten wniosek. Naprawdę nie odwracajmy kota ogonem i nie mówmy, że to Rada źle pracuje i że Rada źle robi. Dlaczego pan prezydent obciąża de facto wszystkich radnych, że Rada źle pracuje? Rada nie współpracuje z inwestorem.
gdzie przypomnę, co pan powiedział na sesji w sierpniu 2019 w nawiązaniu do tego, co też radny Zagdański mówi. Cytat pana prezydenta. Natomiast rozumiem, że na etapie wydawania pozwolenia czy też zgody na użytkowanie tych lokali, budynków, budowę będziemy dbali na pewno o tę kwestię komunikacyjną, o której mówił pan radny Ćwik. Deklaruję, że nasze służby, jeśli chodzi o kładkę, na pewno taki wymóg postawią inwestorowi. Dziękuję bardzo. I o ten wymóg, panie prezydencie, na piśmie postawiony inwestorowi ja wnioskuję, że chcielibyśmy to zobaczyć. Przynajmniej ja bym chciał zobaczyć. I nie chcę nic wymuszać, panie radny Zagdański, tylko proszę pana prezydenta, żeby wykazał, że zrobił to, co deklarował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Bardzo dziękuję panu radnemu, że przychylił się do mojej prośby i pomaga. Bo na razie pan radny udowadnia coś, co tak naprawdę nie do końca jest do udowodnienia. Panie radny, zacytuję, natomiast rozumiem, ja tak to wtedy rozumiałem, jeśli chodzi o deklarację przedstawiciela inwestora. Kwestie komunikacyjne nie dotyczyły tylko kładki, dotyczyły również ulicy Fredry, została ona wykonana. To, że nie było możliwości wymusić kładki po tym, jak państwo podjęliście pozytywną uchwałę, niestety tak się stało. Nie było możliwości prawnej wymusić budowy tej kładki, bo nie ma porozumienia na piśmie. I teraz ostatnia rzecz, panie radny. Dziękując panu za to, że pan pomaga, pragnę tylko panu przypomnieć, że jednak przedstawiciel inwestora był na sesji, cytował pan stenogram czy też protokół sesji, a później go nie było z jakichś powodów. Dlaczego? Może dlatego, że dwukrotnie odrzuciliście państwo jego wniosek dotyczący inwestycji i dwukrotnie sąd uznał, że nie mieliście racji. Może czuje się pokrzywdzony, może gdzieś są problemy, o których pan oczywiście wie, ale o tym nie mówi, bo chciałby pan być tym jedynym sprawiedliwym na tej sali, który ma tylko i wyłącznie rację. A może należy gdzieś tą dumę schować do kieszeni i porozmawiać z drugą stroną. Może udałoby się normalnie, na normalnych zasadach współpracować. A nie wyciągać sobie, co ktoś miał zrobić, czego nie zrobił i dlaczego tak się stało. Ja pana proszę i państwa proszę o współpracę, a pan mi mówi, że tak nie powinno być, bo ja komuś coś zarzucam. Ja nic nikomu nie zarzucam. Ja pokazuję pewne zależności, jak to działa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Zagdański. Szanowni państwo, państwo oglądający, słuchający nas, panie prezydencie, ja mam taką serdeczną prośbę po raz kolejny do pana, żeby pan nas tak wszystkich do jednego worka radnych nie wrzucał, bo nasze głosowania są zróżnicowane, tak? I tutaj, żeby mieszkańcy źle nie zrozumieli, że wszyscy radni jesteśmy przeciwko na przykład określonej inwestycji czy określonemu inwestorowi, bo to, no, panie prezydencie, nie tędy droga. Prośba taka na przyszłość, żeby można było to jakoś spersonalizować. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Ćwika. Panie radny Ćwik, no nikt nie stawia panu fałszywych zarzutów. Proszę, tak jak pan zadeklarował, niech pan odczyta dzisiaj scenogram protokół tejże sesji, przejrzy i rzeczywiście w moim przekonaniu użył pan takiego stwierdzenia, tak, i niech pan ten protokół i scenogram przejrzy, odsłucha sobie dzisiejszą sesję. Być może, że panu to się zdarzyło niefortunnie, tak, ja tego nie kwestionuję, ale taka wypowiedź w mojej opinii od pana padła. Natomiast, szanowni państwo, abstrahując te spory, stając od tych sporów z daleka, należy podkreślić jedno. Otóż pan prezydent w głównej mierze na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, na wniosek pana radnego Andrzeja Szpatuśki, podjął decyzję, pomimo trudnej sytuacji finansowej i wyszedł z inicjatywą finansową, żeby dokonać przesunięć środków finansowych i uwzględnić w budżecie budowę kładki na ulicy Lipskiej. I czy to dla nas nie jest, panie radny, ważne,
jest bardzo ważny, bo mi zależy na tym, żeby ta inwestycja była, ona jest jak najbardziej potrzebna i bezpieczeństwo mieszkańców tutaj jest najważniejsze. Nie spory, panie radny, bezpieczeństwo mieszkańców i w końcu niech ta inwestycja powstanie i mogę moim imieniem, pewnie wielu mieszkańców, podziękować panu prezydentowi, że ta inwestycja, mam nadzieję, zostanie zrealizowana. Póki co mamy zabezpieczone środki finansowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Marek Walewander. No, to jest ciekawe. Ciekawa wypowiedź. Czy panie prezydencie, czy pan radny Zagdański jest pana rzecznikiem prasowym? Czy przekazuje, że pan na końcu, po tylu dyskusjach, radny Zagdański znalazł panu pieniądze i pan przekaże, wykona pan tą inwestycję. Jestem naprawdę poruszony tą wypowiedzią kolegi radnego Zagdańskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. No, bez określania, bez przymiotników mogę tylko powiedzieć, że wypowiedź pana radnego Zagdańskiego jest najbliższa prawdy. I tutaj nie trzeba być rzecznikiem logiki, żeby to zauważyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Nowakowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dalsza dyskusja na pewno już nic dzisiaj nie wniesie. Stęskniliśmy się za sobą. A to jest prawda. Czekam na drugą część nieformalną. Czekamy na pewno na to, o co prosił pan Ćwik, czyli jakie były prowadzone rozmowy przy pomocy pism, w jaki sposób były te negocjacje z inwestorem prowadzone. Ja jestem też zainteresowany tym, jak chyba wszyscy z nas, żeby wyciągnąć pewne wnioski. Na pewno tutaj jedno takie padło sformułowanie, że przed podjęciem decyzji jednak trzeba było wynegocjować i te wszelkie negocjacje trzeba było spisać. Wszystkie prace, które były obiecane, trzeba było spisać i potem je wymuszać na inwestorzy. Myśmy tylko to przyjęli jako coś dobrego. Podpisaliśmy wszelkie te, znaczy nie pod, wyraziliśmy zgodę na inwestycje. Okazuje się, inwestor po naszej dobrej woli na tym skończył, bo osiągnął to, co miał osiągnąć. Natomiast, mówię, mamy taką nauczkę. Natomiast, proszę państwa, to już od wielu miesięcy trwa taka rozmowa, albo taki trójkąt, albo no, taki bermudzki może powiedzieć, pan prezydent, pan Zagdański i pan Ćwik. A już nieraz jest takie dwie, że ktoś cenzuruje non-stop pana Ćwika, a jest to pan Zagdański. Zgadzam się również, że bardzo często zagląda komuś tam do portfela pan Zagdański. Jeżeli macie panowie tak do siebie takie to bardzo bym prosił, żebyście naprawdę wcześniej usiedli, porozmawiali, ustalili. Natomiast tutaj półtorej godziny w zasadzie które myśmy tutaj teraz mieli tak, tych różnych wypowiedzi i myśmy się nie posunęli ani o centymetr do przodu. Tylko cała czas złośliwość i jeszcze raz złośliwość. No, ja może rozumiem tutaj pana Zagdańskiego. Może jeszcze jedna rada nadzorcza panu tam się jeszcze śni. No może coś jeszcze, jakiś tam doradca jakiś, no bo pan chce to błysnąć, bo to widać, że aż panu w oczach to wszystko to świeci się jak jakieś żarówki, proszę pana, takie, które są zakazane na Białorusi. No. Ale może by on trochę sobie odpuścił. Może pan by się troszkę naprawdę odpuścił, niech pan patrzy na siebie, a niech pan za każdym razem nie ocenia innych, bo ileś tam lat wcześniej pan tego nie robił. Pan był normalnym radnym. A teraz pan każdego ocenia, ale nigdy pan siebie nie ocenia. Nigdy. Czy nie lepiej nieraz coś przemilczeć? I za każdym razem ad vocem i bo pan Ćwik. No. To warto się trochę zastanowić. Słuchajcie, naprawdę nas oglądają gdzieś tam.
i wyciągają wnioski i nie chcę nieraz mówić, co mówią, ale to nie jest nic przyjemnego. Panie przewodniczący, już niech pan nie ogłasza kolejnej przerwy. Być może proponowałbym, żeby... Bym prosił jednak o skończenie, bo każde przedłużanie naprawdę ani nam, ani panu prezydentowi, ani wszystkim tutaj na sali nic dobrego nie wniesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszyscy się zmieniają. Dawny Wiesław Nowakowski też by kiedyś powiedział wprost, co mu ludzie mówią, a nie chciał przytoczyć. Proszę bardzo, radny. A to jeszcze poczekam. Panie przewodniczący, ja tylko do wypowiedzi pana radnego Nowakowskiego, że no ja nie chciałbym być łączony w trójkąt z radnym zagdańskim, panem prezydentem, wnukiem, to jednak nie idźmy tą drogą, panie radny. Natomiast wracając tylko jeszcze do ewentualnego zawarcia porozumienia z inwestorem. Proszę państwa, ile dobrze ja pamiętam, to nawet na tej sesji w sierpniu 2019 nie było umocowanych przedstawicieli inwestora do tego, żeby mogli zawrzeć porozumienie. Był przedstawiciel inwestora, który mógł odpowiadać tak ogólnikowo, że no możemy wziąć to pod uwagę, zobaczymy co będzie, ale umocowanego przedstawiciela inwestora nie było. Nie było przedstawiciela zarządu. Także panie prezydencie, tak naprawdę umocowanego przedstawiciela inwestora, który mógł podjąć decyzję, a nie tylko przedstawić projekt, nie było nigdy, ani na pierwszej sesji, ani na pierwszej sesji czy komisjach, gdzie po raz pierwszy rozpatrywaliśmy wniosek w sprawie uchwały odnośnie Wyszyńskiego, a więc kiedy nie było jeszcze negatywnej uchwały. Także proszę nie stawiać zarzutów radnym, że to radni nie chcą współpracować z jakimś jednym konkretnym inwestorem. Bo tak nie było nigdy. Po prostu. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, ad vocem. Dziękuję panie przewodniczący. Myślałem, że skończymy, no niestety, ale najpierw odniosę się do wypowiedzi pana radnego Nowakowskiego. Jeśli mówimy o tym, żeby nie obrażać i nie kategoryzować, nie używać przewodników, no to wypowiedź pana radnego Nowakowskiego jest dokładnie zaprzeczeniem tego. Natomiast co do kwestii związanych z panem wypowiedzią pana radnego Ćwika. No panie radny, cóż ja mogę powiedzieć? Ja państwa nie pouczam, nie obrażam, tylko mówię, jakie są rozwiązania, a te rozwiązania przed chwileczką przytoczył pan radny Nowakowski, mówiąc, że powinniśmy się uczyć, że pozostaje pewna nauka. I brutalnie, panie radny, odpowiem, trzeba było wtedy odmówić lokalizacji tej inwestycji, to wtedy być może doszłoby do zawarcia takiego samego porozumienia, jak zawarliśmy przy ulicy Wiejskiej. Ale pan radny Nowakowski słusznie mówi, że się uczymy. I teraz też jest czas na tą naukę. Dlatego jeszcze raz proszę, żeby rozmawiać z inwestorami. Ja naprawdę nie zarzucam panu Bóg wie czego, jak pan tutaj przejaskrawia to. Ja tylko mówię, że powinniśmy inwestorów traktować jak inwestorów, czyli z nimi rozmawiać bezpośrednio. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Zagdański. Zgodzę się z wypowiedzią pana prezydenta adresowaną do pana radnego Nowakowskiego. No, cóż tutaj dodać? No, można dodać tylko tyle, że w czasach komuny to ludziom panie radny Nowakowski zabraniano mówić. Dzisiaj nie. Dzisiaj mamy panie radny Nowakowski demokrację i śmiało możemy w tej demokracji uczestniczyć i mamy wolność słowa. Ja się cieszę, że pan radny Sławomir Ćwik zabiera tak często głos. Smucę się, że pan radny Nowakowski nie zabiera tak często głosu, może inni radni. Nie wiem dlaczego, czym jest to podyktowane. Ja się z tego powodu cieszę. A propos trójkąta. Czy ja z prezydentem mam nie dyskutować, czy z panem radnym Ćwikiem merytorycznie? Jak najbardziej tak. Aczkolwiek możemy mieć czasami odmienne poglądy i zdania, wszyscy działamy na rzecz lokalnego społeczeństwa i mieszkańców. I panie radny Nowakowski, jeżeli będzie pan dalej personalnie mnie atakował, to ja publicznie po raz kolejny, ale ostatnio już panu mówię, że wyciągnę środki prawne w stosunku do pana osoby, jeżeli będzie taka potrzeba.
ale żeby pan to potem do mnie nie miał pretensji, że coś się zadziało. I szanowni państwo, ja też proszę pana przewodniczącego o to, żeby, jeżeli dyskusja nie jest merytoryczna, żeby tę dyskusję ukracać, żeby nie było potem spersonalizowanych ataków, niepotrzebnych ataków. O czym mówił także pan prezydent. I szanowni państwo, dbajmy o tą kulturę dyskusji, bo nikomu agresja adresowana przez niektórych radnych, werbalna, nie jest potrzebna na tej sali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, woli ścisłości. Pan chyba dobrze wie, jaki jest wyrok wojewody w sprawie wypowiedzi. Radny może się wypowiedzieć, tak? A przewodniczący głosu mu niestety nie może odebrać. Tak? I myślę, że tutaj większość z nas bardzo żałuje, a stanę w obronie części radnych. Część z nich zamiast mówić dużo, woli działać. Proszę bardzo, radny Zagdański. Ja rozumiem, panie przewodniczący, pana wypowiedź. Oczywiście ja jeszcze raz podkreślam, że mamy wolność słowa i każdy może się wypowiadać. Natomiast już osobiście mi pan parę razy zwracał uwagę podczas przerywając moje wypowiedzi, więc mówiąc, że one są za daleko idące, więc skoro pan czyni takie uwagi wobec mojej osoby, no to dobrze by było, żeby pan czynił takie uwagi wobec innych radnych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Ćwik ad vocem. Nikogo nie było, panie radny, w kolejce. Ostatni raz już dzisiaj, panie przewodniczący, tylko tak krótko do pana radnego Zagdańskiego. Czy dobrze pamiętam, że dzisiaj swoją pierwszą wypowiedź, odnosząc się do mojej wypowiedzi, zaczął pan od słów: nie wiem, czy pan jest tak głupi? Ale nie, chodzi mi o początek. Właśnie. To proszę przemyśleć. Dziękuję. Myślę, że obędzie się bez sądów. Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu w tym punkcie. Przejdziemy szybko dalej. Komunikaty, informacje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Wysoka Rado, nie ma chętnych do zabrania głosu. Zamykam 48. sesję Rady Miasta Zamość 8. kadencji. Włoski strajk Wojtek organizuje i zostaje.